Witam, zaproszony. Ja myślę, że tak przybliżymy, bo to tak daleko. Co ty taka dziura? Ja już. Tam do przodu. Pierwszy pani też się. Pan też się przesuwa. Tak, szanowni państwo, jest nam bardzo miło przywitać państwa na kolejnym otwartym spotkaniu z prezydentem Krzysztofem Brukiem, ale także kandydatami do Rady Miasta Lublin z list Komitetu Wyborczego Krzysztof Żuk. Myślę, że pana prezydenta nie trzeba przedstawiać, natomiast przywitać można prezydent Krzysztof. Pani Maja Zaborowska. Na miejscu drugim to Marcin Nowak. Miejsce trzecie Zbigniew Jurkowski. Proponuję, abyśmy procedowali w ten sposób, że rozpocznie pan prezydent, a w dalszej części oddamy głos państwu. Będziemy zachęcać do dyskusji, do pytań. Proszę się zgłaszać, my to będziemy wszystko notować, tak aby każdy miał możliwość swobodnej wypowiedzi. Panie prezydencie, rozpoczynamy. Ponieważ tu z częścią z państwa jesteśmy, można powiedzieć, w bieżących kontaktach, jak nie mailowych, jak tu z panem Januszem, to poprzez Rady Dzielnic, więc mamy dosyć dużą wiedzę o tym, co robimy. To takie krótkie tylko wprowadzenie, pokazujące pewną filozofię budowania strategii i zarządzania rozwojem miasta, które sobie zbudowaliśmy wspólnie po 2010 roku. Spojrzeliśmy na Lublin z punktu widzenia po pierwsze tych celów strategicznych, wyzwań, które przed nami. I strategia rozwoju Lublin 2020 to właściwie zoperacjonalizowała, czyli na punkt. Te cztery obszary działań strategicznych, które obudowaliśmy programami i które realizujemy, i można powiedzieć, że strategia będzie w całości zrealizowana. Ale ta strategia była przez półtora roku dyskutowana. Różne środowiska, czy ten proces uspołecznienia jej doprowadził do tego, że rzeczywiście odpowiadał na oczekiwaniom społecznym. Z drugiej strony, mieliśmy zdefiniowane w diagnozie te bariery rozwoju, zwłaszcza ta bariera dostępności komunikacyjnej, również dostępności infrastruktury dla biznesu, to co wiąże się z szeroko rozumianą jakością życia. To wszystko spowodowało, że dla nas tym takim podstawowym działaniem było zdefiniowanie tych projektów ważnych dla rozwoju miasta, które mogły być finansowane z funduszy europejskich. I w pierwszym okresie programowania, i w drugim okresie programowania zrobiliśmy bardzo dobrze, bo pozyskaliśmy maksymalną ilość funduszy europejskich, patrząc oczywiście na i możliwości finansowania również środkami własnymi i kredytami, a z drugiej strony patrząc na dostępność tych funduszy. Przykład, o ile w pierwszym okresie programowania były środki na przykład na stadion, na instytucje kultury czy na drogi wprost, tak w tym okresie programowania już tych pieniędzy albo nie ma, albo nie są tak duże, albo w ogóle nie ma na drogi gminne, no to te drogi gminne realizujemy w jakiś sposób, budując ten zintegrowany transport, czyli inaczej mówiąc, budując sieć chociażby zeroemisyjnego transportu związanego z trolejbusami, do której trzeba dobudować skrzyżowania, drogi i tak dalej. Ale tak czy inaczej te pieniądze oczywiście z funduszy europejskich możemy wykorzystywać. Z tych projektów, które złożyliśmy i które zostały zaakceptowane w ramach programu Polski Wschodnie, zostały jeszcze dwa niepodpisane. Dokumentacja na dworzec metropolitalny, czy zintegrowany dworzec, powinna być gotowa w grudniu. Natomiast
takie transportowe, podpiszemy, myślę, umowę w lada tydzień. I to jest właściwie ten program, który powinien nam zaowocować budową tych wewnętrznych rynków zapewniających komunikację między dzielnicami, całkowitym unowocześnieniem i całkowitą wymianą taboru autobusowego. Mamy dzisiaj jedno z najnowocześniejszych pod względem wieku i jakości środków transportu, komunikację zbiorową. I z drugiej strony oczywiście te wszystkie inwestycje budują w przestrzeni miasta infrastrukturę i dla biznesu, i dla mieszkańców, budującą w tym drugim przypadku tę jakość życia. To są te duże zadania, można powiedzieć, związane z wykorzystaniem, jak to się mówi, tych 5 minut, które Lublin dostał. Mówimy o funduszach europejskich, mówimy różnie tutaj o tworzeniu pewnej synergii ze współpracy. Przykładem tego jest chociażby, że marszałek wydał nam tutaj prawie 1 miliard złotych na infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej w samym Lublinie. Ale to też był efekt naszej współpracy, bo Centrum Spotkania Kultur, Centrum Konferencyjne było również elementem pewnych wspólnych uzgodnień, że będzie to wzmacniało konkurencyjność miasta. To ta inwestycja, czy tego typu inwestycja nie musiała być tu realizowana. W związku z tym ta współpraca i z zarządem województwa, również współpraca z administracją rządową zaowocowała dodatkowymi źródłami finansowania i dodatkowymi inwestycjami. Takim przykładem naprawdę takiego dobrego partnerstwa jest to, co robimy z komisariatami. Od 2010 roku miasto daje grunt, finansuje opracowanie dokumentacji, a oczywiście MSWiA w każdej postaci tych kompetencji, które na przestrzeni ostatnich lat miało, finansuje budowę komisariatów. Został nam te 2 inwestycje, jedna na Tatarach i druga przy Unii Lubelskiej do zrealizowania i dzięki temu mamy inwestycje rzędu kilkunastu milionów. Każdy komisariat, mamy dodatkowe etaty, mamy dobre warunki pracy dla policji i większą sprawność działania policji. To też są synergie, które budowaliśmy latami i one są dla nas korzystne. Te 2 kadencje minione i oczywiście również część tego okresu programowania unijnego, która się przełoży na następną kadencję, można powiedzieć, zdefiniowały nam już powiedzmy te cele i pozycję, którą Lublin w różnych rankingach może zajmować. Po pierwsze, przełamaliśmy barierę dostępności komunikacyjnej. To, co realizowaliśmy zresztą z Krzysztofem Hetmanem jako marszałkiem wtedy województwa, zapewniając finansowanie S17 i S19, pamiętacie Państwo również taki burzliwy okres naszego marszu na Warszawę. Wszyscy meldowaliśmy się w Warszawie, dopominając się o to. To zbudowało nam już dzisiaj taką pewność, że te 2 drogi ekspresowe będą. One są ważne dla inwestorów. Zbudowaliśmy lotnisko, też ważne dla inwestorów i dzisiaj ta bariera infrastrukturalna, nawet jeśli ona jeszcze w jakiejś mierze występuje, no bo do Warszawy póki co jeździ się w korkach, dała nam możliwość przekonywania inwestorów, że warto przyjść do Lublina, a nie w Katowicach, we Wrocławiu, tam gdzie są dobre układy komunikacyjne inwestorów. Kwestia druga, uzbroiliśmy dla biznesu strefę ekonomiczną, uzbroiliśmy Polsaki, poszliśmy z uzbrojeniem, tworzeniem infrastruktury tam, gdzie również przedsiębiorcy są. Przykładem Lubella, rozciągnęliśmy tam strefę ekonomiczną, przebudowujemy Wrocławską, która wyprowadzi z tego centrum logistycznego znakomicie ten transport, ale grupa Aspektu zainwestowała około 300 milionów złotych. To jest potężna inwestycja, którą zrealizowali. Tyle czoła przed prezesem Mosteksu, którego długi czas przekonywaliśmy, że ma tutaj inwestować, a nie na południu Polski. Ale to oznacza, że przedsiębiorcy traktują Lublin jako miasto zapewniające przyjazne im otoczenie, miasto, które jest partnerem w projektach inwestycyjnych, ale również jest aktywne w budowaniu różnych kontaktów w wymiarze międzynarodowym, bo my jesteśmy takim dobrym centrum kompetencji wschodnich. Mamy dużą wiedzę i duże możliwości wspomagania przedsiębiorców, którzy eksportują na wschód, ale dzisiaj również i w tej części Europy Środkowo-Wschodniej
ponieważ aktywnie współpracujemy z kilkudziesięcioma miastami w tej części Europy. To jest, można powiedzieć, ten czas wielkich inwestycji, które jeszcze realizujemy, ale też mając świadomość, że dla budowania jakości życia musimy w coraz większym stopniu przenosić te inwestycje w dzielnicę, przenosić bezpośrednie otoczenie mieszkańców. Oczywiście nie oznacza, że tego nie robiliśmy, tylko nie robiliśmy w takiej skali, która była oczekiwana, czy która jest oczekiwana, bo w tym modelu finansowania te miliardy wydawały się na te duże inwestycje drogowe, transportowe, kubaturowe. I dzisiaj mówimy tak, że ta nowa strategia, którą będziemy za chwilę dyskutować, a w przyszłym roku mam nadzieję uchwalimy, ona w większym stopniu musi odzwierciedlać to, co dzisiaj nazywamy jakością życia w tej mikroskali w dzielnicy. I dzisiaj dyskusję, którą też no, i tu będziemy prowadzili, tak naprawdę osadzamy w tym najbliższym otoczeniu Państwa, czyli właściwie w tych fragmentach, których dzielnic, w których mieszkacie, bądź dzielnicy, którą traktujecie jako punkt odniesienia, bo też z drugiej strony wszyscy wiemy, że jeśli jeszcze coś w skali miasta, tego dużego nie jest robione, to będzie zrobione. I potrzebujemy w tych konsultacjach, w tych rozmowach z mieszkańcami takiej priorytetyzacji. Ja do tych spotkań robię przegląd tego, co rady dzielnic zgłaszały w ostatnich latach. Robię również przegląd tego wykazu, co zrobiliśmy. I w związku z powyższym mam z jednej strony pewne uzgodnienia co do priorytetyzacji, czy rady dzielnic wskazują kilka najważniejszych rzeczy, mimo że piszą ich 20 parę na przykład. A z drugiej strony to, że wypisujecie 20 kilka pozycji, oznacza, że potrzeby inwestycyjne są ogromne. Ja Państwu powiem, bo również nakazałem przygotować takie już dawno programy remontów dróg i ulic, jak również budowy dróg w skali miasta, i my takie programy mamy, tylko nie sposób je dzisiaj zabudżetować. Pozycji dróg mamy prawie 1000, łącznie wszystkich, które ewidencjonujemy, z tego połowa powinna być objęta remontem w mniejszym czy większym zakresie. Czyli inaczej mówiąc, te potrzeby tych wydatków bieżących związanych z modernizacją są duże, a z drugiej strony też trzeba ustawić to w pewnej priorytetyzacji tych działań, bo nie wszystkie akurat są najpilniejsze. Jeśli dzisiaj Państwo powiecie, że popiełuszki trzeba wyremontować, to my to wiemy. Ten remont popiełuszki, jak również innych ulic, które są w tej części Kurawienia, miał być, czy jest zaplanowany wraz z modernizacją Alei Racławickich i Lipowej. To, co jest w tej chwili w przetargu, a unieważnimy go, ponieważ kwota, którą firmy zażądały, jest dwukrotnie wyższa niż to, co zagwarantowaliśmy sobie w budżecie. I nawet jeśli będziemy jakoś modyfikować również i zakres tego zadania i kosztorys po naszej stronie, to aż takiej dużej różnicy nie zaakceptujemy. Ale to za chwilę zostanie rozstrzygnięte, czy mam nadzieję, że do końca roku zostanie rozstrzygnięte. I w przyszłym roku, jeśli będziemy realizowali ten ciąg ulic od Ronda Krwiodawców i ulicę Lipową, to od razu rozchodzimy się na boki z remontami i modernizacją tej infrastruktury drogowej i chodnikowej. Ta filozofia praktycznie pozwala, aby kompleksowo rewitalizować, tak może nazwijmy, daną część miasta. Tak zrobiliśmy z Zamojską. Mamy tutaj również beneficjentów tej modernizacji ulicy Zamojskiej, którą rzuciliśmy w ostatniej chwili do remontu i zupełnie inaczej ta część miasta się dzisiaj prezentuje. Choć wiemy, co tam jeszcze trzeba robić. Rozmawiamy z mieszkańcami i z przedsiębiorcami. Nie zrobiliśmy Lubartowskiej, ponieważ jest to od Deptaka, ponieważ jest to zadanie nałożone na tego inwestora, który kupił jeszcze od pana prezydenta Pruszkowskiego jak się to nazywa? Arkady, tak? Ten część terenu i do dzisiaj nie buduje, ale do końca tego roku powinien był już w stanie surowym ten budynek przedstawić. Ale nie zmienia to stanu rzeczy, że wyegzekwujemy od niego albo parę, za które wyremontujemy Lubartowską, albo to, że będzie w przyszłym roku musiał ją remontować. Czyli są takie działania, które są opisane umowami i nałożeniem obowiązku na inwestora, i są takie, które musimy wprowadzać do budżetu, i tu rady dzielnic są znakomitym partnerem, choć trudnym.
będącego otwartą, ale w znakomitym porozumieniu priorytetyzacji, bo jakaś weryfikacja tego, co jest ogólnie rzecz mówiąc potrzebą, a tego, co w danym momencie powinno być robione, wspólna powinna być. I ten następny okres, ja już pomijam cały program wyborczy, który prezentowaliśmy już publicznie i o który będziemy omawiali również jutro. Ja patrzę na to z punktu widzenia pewnej sekwencji działań. Wielkie inwestycje w części za nami, w części są w toku. Za chwilę kończy się nowa perspektywa, stara perspektywa. Będziemy przygotowywali się do nowej perspektywy. Już dzisiaj te wnioski wstępnie co do koncepcji przygotowujemy. I przenosimy te inwestycje w tą mniejszą skalę, czyli w dzielnicy. Taka jest intencja co do następnej kadencji. No i teraz spróbujmy o tym porozmawiać. Oddam Państwu głos i jestem do dyspozycji i ja, i radni, i kandydaci na radę. Dziękuję Panie Prezydencie. Widzę pierwszą osobę. Bardzo proszę. Trzecia sprawa, to jest taka dosyć porywająca, nadal nie rozwiązana, to jest wywoz dekadencji.
A ja pierdolę jeszcze sprawę, że sam polski prezydent zadawał się słabym ruchem. Było w sposób skandaliczny, jak się to nie mogło wypowiedzieć. Natomiast dla policjantów, którzy powinni być natychmiast słabym, to skandaliczny stanie, to jest to, co się państwa. Wiem, że miasto, kiedy telewizja nie może korzystać, muszę do tego powiedzieć, że wybieramy się za policję i wypowiedź. Tam są jeszcze kwestie tematyczne. Kwestie bezpieczeństwa. Myśmy tu na spotkaniach w komisariacie zewnętrznym, pana komendanta, w komisariacie kolejnej miejskiej, bo tam myśmy się jakoś ustawić są do zagrożenia. Tam jest bardzo duże zagrożenie przez ten też. Mianowicie tak, to nasze szkoły wersji przyjeżdżą na duże młodzieży, a to są takie szkoły, nie tylko w głównie, ale w dużej mierze szkoły śródmiejskie, bo w każdym miejscu. I przez licencjum szkół, czy nauczycieli, które to odbyło, mieliśmy informację o tym, że ta młodzież, byłaby się wyjście, dzięki temu nasi nauczyciele mają prawo, że młodzież przyjeżdża. A są szkoły, gdzie nie raz 3/4 już się na przyjeżdżą. Jest narażona na różnego rodzaju zaczepki, ataki, propozycje, ochrony się na to wyjście. Tam, mimo moich wyników, nie ma stałego patrolowania policji, nie tylko policji. Policja się pojawi ze szkoły odpowiedzialności. Też mieć to rzadko pozytywowe. Ochrona dworca, która tam ukaje tym ludzkim, proszę Państwa, tam nie można kontrolować. To jest po prostu miejsce, które wygląda wszelkim po prostu za sobą. To jest miasto wojewódzkie. Co pierwszym mieszkaniem, co słyszy, jak wysiąga miasto wojewódzkie? Słyszy połami papierosy, tak jak. Policja też nie może się połamać z tymi prawdarzami. Jest to miejsce, które przynosi styczny klimat. Chcielibyśmy raz poprawić póki co bezpieczeństwo na tym terenie. Chciałbym prosić pana prezydenta interwencji, żeby tutaj nie spotkamy z komandantem miejskim, żeby poprawić tę sprawę z programem, bo nasze rozmowy są takie, że nie muszą się rozpatrzeć tego powodu. No i mam pytanie, co dalej z planami projektu pojazdowego, bo większość mojej mamy w drodze, bo ja mówię o tym, co ułożone z siebie. Jakie mamy szanse, żeby to dziękuję bardzo. Tak od końca, bo tak chyba lepiej wszyscy pamiętają. Więc tak, jeśli chodzi o dworzec PKS-u, mam część, która jest miasta, za nią mogę brać odpowiedzialność. Czyli to, co można było zrobić, remont i modernizację zrobiliśmy. Natomiast z oczywistych powodów, wynikających z przepisów prawa, nie możemy wydawać na nie swoje, czyli posarząd województwa, a nie mówiąc, ich spółka powinna ten remont, modernizację przeprowadzać. I ta sytuacja takiego monitorowania i, można powiedzieć, oczekiwania, że będzie tam zrobiony porządek, trwa już długi okres czasu. Zaproponowaliśmy zarządowi województwa przejęcie kontroli nad tą spółką, przejęcie samego tego terenu. Nie ma na to zgody. Na dzień dzisiejszy zresztą, umówmy się, grunt jest u Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, więc cały ten proces jest taki trochę bardziej skomplikowany, ponieważ zarząd województwa czy samorząd województwa otrzymał od ministra skarbu tę spółkę z realizacji tych funkcji komunikacyjnych związanych jeszcze z PKS-em. Lubelskie dworce już dzisiaj tych przewozów praktycznie nie realizują, natomiast są zarządcą tego terenu, który jest dworcem i który umożliwia realizację komunikacji zbiorowej, więc dosyć trudny w wymiarze takim prawnym jest cały ten projekt. Przypuszczalnie z tych powodów prawnych, niejasności prawnych, zarząd województwa nie wie, czy może nam to przekazać, ale bez jednego gospodarza tam nie da się zrobić wiele. Jeśli popatrzymy na dworzec, to nie jest to kwestia tylko wizerunku, bo to jest oczywiście również ważnym problemem. Ale dla nas jeszcze ważniejszym jest to, że jak zrealizujemy inwestycje tego dworca metropolitalnego czy zintegrowanego dworca, to musimy przenieść cały plan komunikacji, a tutaj jedynie zrobić przesiadkowe stanowiska, po to chociażby, żeby młodzież mogła wysiąść, bo stąd będą mieć bliżej do szkół. I musimy uzyskać, można powiedzieć, zgodę na tego typu współpracę, więc tak czy inaczej przed nami trudne negocjacje z zarządem województwa i z tą spółką. Na dzień dzisiejszy nie jest tak, że nie rozmawiamy o bezpieczeństwie tego terenu. Regularnie tutaj komendant Straży Miejskiej, komendant Miejskiej Policji uzgadniają wszystkie te działania prewencyjne, które są w tej przestrzeni.
Chciałem powiedzieć, że my opłacamy tak zwane ponadnormatywne patrole policji. One mają w swoich marszrutach cały czas ten teren na Podzamczu, podobnie jeśli chodzi o Straż Miejską. Mamy uzgodnione z kupcami spółki Bazar w tej chwili taki ściślejszy nawet monitoring nielegalnych, można powiedzieć, operacji handlowych, które tam mają miejsce. I wielokrotnie wnioskowaliśmy do Policji, Urzędu Kontroli Skarbowej i Urzędu Celnego i Straży Granicznej o kontrolę w obszarze tak zwanego targowiska na PKS-ie, tym dawnym PKS-ie, ponieważ tam podejrzenia są do sprzedaży towarów bezakcyzowych, nie mówiąc już oczywiście o źródłach pochodzenia. Te informacje przekazują nam funkcje z targowisk innych. UKS, czy Urząd Celny, czy Policja podejmowały takie działania na wniosek, natomiast o skutkach nie potrafię powiedzieć, bo nie informują nas, co w wyniku tego ustalono. Jeśli chodzi o ten teren, jest pełen monitor. Kamery są w stanie wyłapać każde tego typu zachowania, o których Pan mówi. Szkoły na czwartku są monitorowane. Nie ma tego, co Pan mówi, braku poczucia bezpieczeństwa. Natomiast umówmy się, targowisko zlokalizowane na dworcu samo w sobie jest problemem i będzie problemem. I ta umowa, którą spółka Lubelskie Dworce kilka lat temu podpisały ze spółką, która tam prowadziła handlujących, jest wprowadzaniem, można powiedzieć, takiego patologicznego działania w obszarze, który powinien dawać poczucie bezpieczeństwa samego dworca. Bo stąd wynika między innymi to, o czym Pan mówi. Tyle. Jeśli chodzi o zintegrowany dworzec, już wystąpiliśmy o decyzję środowiskową. Najprawdopodobniej będzie potrzebne jeszcze pozwolenie wodnoprawne. Zakładamy, że dokumentację przedłożymy z pozwoleniami do podpisania umowy w grudniu. Poza tym, jak tylko będzie umowa podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, czy z Ministerstwem Rozwoju, już tak to nazwijmy, zostanie ogłoszony przetarg, czyli w przyszłym roku wchodzimy w fazę realizacji tego dworca. To, co teraz robimy, dzisiaj jest złożone drugie wyłożenie planu. Tam przy dworcu PKP pokazuje, że my chcemy porządkować ten teren w szerszym wymiarze. Aż od tu Jana Pawła, aż po Galę przeglądamy zapisy planu i próbujemy wydyskutować takie założenia, które dadzą tam ten impuls inwestycyjny. Jeśli chodzi o Aleje Racławickie, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. No to mamy zapewnione fundusze europejskie, które zabiegamy o to, zapewne zwiększymy wobec tej większej wartości inwestycji. Będziemy występowali o to, by udział funduszy europejskich był większy, ale nie zmienia to stanu rzeczy, że dokumentacji już nie zmienimy. Ona była przez 3 lata opracowywana, konsultowana, zmieniana. Spotykaliśmy się wielokrotnie. Na przykład to, co Pan dzisiaj powiedział, azyle i sygnalizacja, to jest wniosek naszych partnerów społecznych. To jest wniosek osób niepełnosprawnych, starszych, bez azylu. Przejście dzisiaj nawet w Alejach Racławickich nie jest łatwe przy tym nasileniu ruchu, które tam mamy. W związku z powyższym nie o azyle chodzi. Chodzi o realizację projektu, który w stosunku do pierwotnej wersji został naprawdę bardzo zmieniony. Tylko jeśli dzisiaj widzimy to, o czym Pan mówi, dwie ścieżki rowerowe, chodniki szerokie po obydwu stronach, buspasy, to otwieramy sobie do dyskusji ileś tematów. Jeśli nie ma dwóch ścieżek po obydwu stronach, to praktycznie rzecz biorąc, bezpieczeństwo dla pieszych nie będzie łatwą sprawą, dlatego że rowerzyści będą się wpychać na chodnik. Chodniki są w dokumentacji zaprojektowane tak, że zwłaszcza tam, gdzie mamy duże skupisko ludzi, tak jak młodzieży przy szkołach, one są szerokie i ścieżki dają poczucie bezpieczeństwa obydwu stronom. A pamiętajmy, że nie tylko system miejskiego roweru wymusza takie rozwiązanie, ale po prostu coraz więcej z nas jeździ do centrum, do pracy rowerami i uzgodniliśmy, że tak będziemy robili również i ze środowiskami rowerowymi. Jedna ścieżka byłaby problemem, może ich nie być w ogóle.
tylko wtedy rowerzyści muszą jechać buspasem, co oczywiście będzie kolejnym problemem. Buspas musi być, bo chcemy uprzywilejowywać komunikację zbiorową. Chcemy powoli, to będzie ten proces, ale wypychać prywatną komunikację. Nie będzie to możliwe od razu, ale jeśli nie stworzymy sobie tej infrastruktury właśnie uprzywilejowującej komunikację zbiorową, to będziemy mieli ciągle to samo. My mamy na jednego wskaźnik właśnie samochodów do liczby mieszkańców wyższy niż Berlin. To pokazuje, że jesteśmy na etapie kupowania, a właściwie miasto nie da się rozepchnąć. Trzeba po prostu powoli po śródmieście uwalniać od zbędnych samochodów. Stąd w tej chwili wszystkie te tranzytowe przejazdy liczymy, że zatrzymają się na tak zwanych park and drive'ach. 6 budujemy w tej chwili przestrzeni miasta, 1 przy Koinach. Więc zakładamy, że jeśli ktoś będzie chciał podrzucić dziecka, mieszka gdzieś tam dalej do szkoły, dziecko jest samodzielne, to zostawi swój samochód nad granicy, gdzie autobus czeka, dziecko wsiądzie, wróci do domu samochodem, albo też i sam będzie korzystał z tego. Tylko znowu, to jest proces. Jeśli ograniczymy dostępność śródmieścia dla samochodów, to musimy wcześniej dać ten przywilej komunikacji zbiorowej, być może będziemy skuteczni. Jeśli chodzi o takie drobiazgi jak znak o parkowaniu przejazdu, ja to sprawdzę, bo nie zwróciłem na to uwagi, ograniczenia szerokości chodnika nie ma tam takiej sytuacji. Te chodniki są dopasowane zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z regulacji prawnej. Zawsze na etapie już realizacji projektu można w tej fazie wykonawczej coś pozmieniać. Więc tu mamy deklarację Zarządu Drugi Mostów, czy może inaczej polecenie przekazałem Zarządowi Drugi Mostów, w sensie wykonawczym z firmą uzgadniał jeszcze, co można skorygować. To nie jest tak, że tam będzie wycinka wielu drzew, ponieważ już przeglądając wspólnie razem, zresztą z Państwa udziałem, zmodyfikowane zostały te skrzyżowania. One nadal mogą być jeszcze modyfikowane, tylko pamiętajcie Państwo, że z jednej strony mamy techniczne warunki, które musimy spełnić z mocy ustawy. Z drugiej strony mamy też kwestię tego bezpieczeństwa, zwłaszcza patrząc na to, że mamy tutaj duże potoki pasażerów, duże potoki osób i szkoły. A wreszcie kwestia jest również tych ścieżek rowerowych. Część drzew jest przeznaczona, czy można powiedzieć, tych młodszych do przesadzenia i nie będzie tutaj wycinki. Co do tych, które mogą budzić jeszcze wątpliwości, to zrobimy taki przegląd i modyfikacja tych skrzyżowań jest możliwa. Jeśli chodzi o protest przeciwko ścieżkom rowerowym, chciałem powiedzieć, że to trochę przybrało postać taką trudną do zaakceptowania, bo na coś się zgodziliśmy, zostało to zaprojektowane. Wtedy zdefiniowaliśmy sobie tak, to jest ważne, żeby to poczucie bezpieczeństwa mieli rowerzyści i pieszci. I dzisiaj nie otwierajmy sobie tego na nowo, bo nie zrealizujemy w ogóle tej inwestycji. Ale tak jak mówię, wszystkie te szczegóły dotyczące już inwestycji możemy na bieżąco już w fazie realizacji jeszcze raz przejrzeć i budować taką większą przyjazność, o tak bym powiedział, czy pieszym, czy rowerzystom, czy zwłaszcza pieszym, jak pan mówi. Niecała jest w tej chwili koncepcja przygotowana przez środowisko Lucreate, młodych ludzi, którzy przedstawili taki projekt na Noc Kultury. Wspólnie z mieszkańcami spojrzeli na niecałą, jak można ją zmienić, żeby ona była przyjazna mieszkańcom. To jest w ogóle piękna ulica. Mamy tam też zaplanowane przez jednego z inwestorów inwestycje, bo kupił grunt prywatny i chce tam budować. Więc mamy również partnera do finansowania przebudowy nie całej, ale w całości. Ta koncepcja, która została mi przedstawiona chyba 3 czy 4 tygodnie temu, ma być w tej chwili konsultowana z mieszkańcami. Ważne jest, żeby z tej koncepcji wyłonił się projekt akceptowany przez mieszkańców. Trochę będzie tu jak się w niecałą wchodzi, prawda? Zwłaszcza przednia część byłaby bardzo uporządkowana kosztem trochę terenu miasta. Mówimy tutaj o szkole, żeby jednak zdecydowanie inaczej, bardziej zachęcająco przebudować ją. Natomiast ona później będzie podlegała różnym ograniczeniom, ale już mamy zgodę Instytutu pana profesora Koczowskiego na przesunięcia i wykorzystanie części tego parkingu do terenów zielonych.
również tego inwestora, który tam będzie budował. Mam nadzieję, że mieszkańcy przeanalizują cały ten projekt. Jesteśmy gotowi, jeśli to będzie, zlecić dokumentację natychmiast. Umówiliśmy się z tym środowiskiem młodych ludzi, że jeśli konsultacje, które mieli przeprowadzać już we wrześniu, nie wiem, czy one się już zaczęły, wyłonią ostatecznie tę koncepcję, to dokumentację zlecamy natychmiast, tak żeby w przyszłym roku móc niecałą zrealizować. Oprócz niecałej ulica Krótka i ulica Chopina, o tym już wspominałem, która musi być też z Państwem przedyskutowana, czy byłaby akceptacja do zamknięcia wjazdu do Chopina od strony Lipowej i Narutowicza. Jeśli byśmy zamknęli ten wjazd, bo on nie jest potrzebny do obsługi komunikacyjnej, to wyłania nam się ten odcinek Chopina aż tutaj do Okopowej, który będzie absolutnie uspokojony, jeśli chodzi o ruch, bo to będzie ten ruch lokalny. Można tam zrealizować projekt z dużą ilością zieleni i mam nadzieję również takich towarzyszących urządzeń, które składałyby się, mogły na ten tak zwany górę. Co do Farbiarskiej Górnej, po prostu nie mam wiedzy, bo zarząd drugim mostu w zakresie remontu to tam nie melduje specjalnie. Inwestycje mamy zapisane w budżecie, więc monitorujemy. Natomiast w ramach bieżącego utrzymania remontu sprawdzę, dlaczego te dwa zadania, bo to o remonty chodziło, tak? Dlatego nie naprawiono. To jest kwestia, powiedzmy, zlecenia w ramach tych środków, które zarząd dróg posiada. Z grubsza te tematy, które Pan zgłosił, tak już komentował. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to bardzo proszę. Pozwolę sobie nawiązać do pierwszego budżetu obywatelskiego w 2015 roku. Pamiętam, że jeden wniosek był zgłoszony z ulicy Dzierżawy. Do czego nie wiem, na jakim etapie tam chodziło, kanalizacja, woda, wpływy, czyli poprawa takich najistotniejszych warunków życia mieszkańców. Do czego zmierzam? Być może, że w mieście jest więcej takich miejsc, do których właściwie można by dojść. To znaczy nie czekać, że mieszkańcy zgłoszą problemy, tylko zrobić czy taką mapę, czy zestawienie miejsc, które można, trzeba dać jakieś pieniądze, spojrzeć na nich łaskawie i rozwiązać problem. Co mnie denerwuje, teraz inny temat, drugie pytanko. Mianowicie teren przy czym? Przy liceum Staszyca. Nie wiem, czy mi to jest teren, od wielu lat stoi w opłakanym stanie, szkoda, bo spora działka ładna. Chciałam zapytać jeszcze i powiedzieć, wzruszyć prezydenta, wszystkich, żeby zajęli się tematem śmieszny może dla niektórych, uciążliwy dla wielu, gołębi. To może przy innej okazji rzucam hasło makabra. Wszyscy są bezsilni. Straż, wszelkie służby, jakie tylko, to jest po prostu. Mamy parę osób nieodpowiedzialnych, nie liczących się, że tak powiem, z innymi. To jest problem. Panie prezydencie, proszę bardzo się zająć tematem. Dziękuję. Dziękuję. Tak bardzo szybko. O gołębiach to może nie będę mówił, tak, ale to jest kwestia tego karmienia, o którym wszyscy wiemy. Z tymi osobami, które to robią, po prostu czasami brak jest komunikacji. No i jest bo. Teren przy pierwszym LO, ja chciałem Państwu powiedzieć trochę więcej. Do tej pory, modernizując, przebudowując szkoły, koncentrowaliśmy się na szkołach podstawowych i gimnazjach. Wszystkie licea wymagają w tej chwili takiego pchnięcia inwestycyjnego. W trzecim LO już rozpoczęliśmy cały ten projekt termomodernizacji i też związany z odbudową tam sali gimnastycznej. Do pierwszego LO, naszego najlepszego, którym się lubimy, trzeba wrócić z tą koncepcją budowy sali gimnastycznej i boiska. To akurat jest moje też prywatne zobowiązanie, że to musimy zrobić. Wobec pana dyrektora i społeczności szkoły. Dzierżawna Wapienza. Proszę Państwa, nie jest prawdą tak, jak wczoraj przekazano mi, powiedział mój kandydat, że Wapienny nie ma. Ja go nie słucham, przepraszam. Wodociąg jest. Zarówno w tym głównym nurcie Wapiennej, jak i Dzierżawnej jest położony przez Antewik wodociąg. Ja sobie
przejrzałem, jest kilkadziesiąt umów przez mieszkańców podpisanych, a podobność część tych mieszkańców, którzy nie podpisali, korzysta z przyłącza tego, który wykonał sąsiad, co jest oczywiście też możliwe. W związku z powyższym problemem jest rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej w całym tym obszarze. Będzie kłopot ze względu na to, że na przykład ulice czy przy Dzierżawnej, czy przy Wapiennej, ale odchodzące w bok, te uliczki, one notabene też się tak samo nazywają, mają na przykład 3 metry i budynek stoi w granicy tej drogi. I wyobraźcie sobie teraz Państwo, wykop na 2 metry, w którym musi pójść kanalizacja sanitarna, a ten wykop praktycznie rzecz biorąc może uszkodzić stojące tam budynki. Więc jest to bardzo trudne, więc stwierdziły, że niemożliwe. Myśmy kilka lat temu przedstawili do sfinansowania ze środków z funduszy europejskich, bo to będzie kosztowało kilkadziesiąt milionów złotych w jednym i w drugim obszarze, ale doradca Komisji Europejskiej i Ministerstwa nam wyrzucił z projektu, twierdząc, że po pierwsze mamy nieuregulowane stany własnościowe i to jest prawda, po drugie mamy niejednoznaczny zapis w planie przestrzennego zagospodarowania, który nie przewidywał tam zabudowy, bo w obydwu osiedlach czy ulicach w tych częściach naszego miasta od strony Bystrzycy jest teren zielony w planie. I teraz dopiero trzeba utworzyć, takie zapisy są, możliwość kontynuowania tam modernizacji tych budynków i stworzyć jakby ten prawny pretekst do tego, żeby jednak z funduszy europejskich móc korzystać. W projekcie, który realizuje w tej chwili MPWiK, jest kanalizacja i w ulicy Dzierżawnej, i w ulicy Wapiennej. Jest dokumentacja już zrobiona i w przyszłym roku MPWiK będzie realizował te inwestycje. Mówimy o kanalizacji sanitarnej, bo jeśli chodzi o wodociągi, one są i jest kwestia tylko indywidualnych przyłączy, które można tam realizować stosownie do wniosków mieszkańców. Na pewno w tych dwóch obszarach te działania będą w przyszłym roku podejmowane przez MPWiK. Upewniłem się, ten projekt jest finansowany z funduszy europejskich i ma harmonogram realizacji, więc będzie to MPWiK obecny. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Zgłaszał się w pierwszej kolejności pan. Dobrze, sekundeczkę. Bardzo proszę. Sławomir Grybanek, jestem mieszkańcem ulicy Bożanckiego 28, panie prezydencie. I jesteśmy tutaj w grupie też w sąsiedzi 28, ponieważ moje Racławickie i inne ulice takie bardziej reprezentacyjne są, panu prezydentowi może pewnie bardziej znane, a tak Bożanckiego to jest taka perełka dla nas, ale trochę na obłoczu to odwróca. I pozwolę sobie przyjąć panu prezydentowi takie zdjęcie, taką fotografię, którą można w zasadzie jeszcze w internecie znaleźć. To jest widok z portalu Google, który prezentuje to, czego już nie ma. Czy jest muzeum? Wniosku, że przeglądając sobie w ogóle patrzą na to, a potem patrzą na ulicę. A jak jest? No, panie prezydencie, no jest tak jak tutaj widać. Jest taki, to jest ten parking przy spółdzielni. Tutaj są parkowki, które mają zabezpieczać parkowanie samochodów pod oknami sąsiadów. Tak, one są przestawiane. Tak, to jest respektowane. Panie prezydencie, powiem tak. Nam zależy na tej naszej perełce, zależy nam na tym, żeby przywrócić stan, który istniał przez ponad 50 lat, jakim dziwnym trafem, jak to się stało, że on został zmieniony w ten sposób, a nie w inny. Ja pozwolę sobie jeszcze wskazać, to jest ścieżka dla osób niewidomych, które wzdłuż tego bloku, że z innego, że z tej bloku, do pracy. To zostało zniszczone. Tam na dole przy Junoszy znajdował się sklep spożywczy, osoby niewidome z ulicy Junoszy, Kowackiego, z tego bloku, który chciał się spożyć. 28 lat, chodzimy tam, właśnie po mleko. To są starsze osoby i w dalszym ciągu teraz nie mogą chodzić. Po pierwsze nie ma drogi, a po drugie ten sklep właśnie to dobra. Ci ludzie nie chodzili, nie było zakupu. Tego sklepu już nie ma. Ja bym pozostał, panie prezydencie. Ja pan wie, próbowaliśmy z panem prezesem spółdzielni uzgadniać taką większą otwartość spółdzielni na państwa tutaj potrzeby oczekiwania. Nie są w prawie do tego. Tu jest kłopot, że instrumentów prawnych do zgłoszenia spółdzielni przywrócenia, tak to nazwijmy, tego stanu poprzedniego nie ma. Może, wiecie Państwo,
to jest tak długo jest dyskutowane, że chyba obydwie strony są zmęczone. Może to jest dobry moment do tego, żeby jeszcze raz siąść z naszym udziałem i prowadzić z nim rozmowy. Natomiast ja oddelegowałem na prośbę zresztą tu pana Marcina Nowaka, w Artura Szymczyka, zastępcę prezydenta, który i z państwem się spotykał i rozmawiał ze spółdzielnią, ale ciągle tkwimy w tym samym miejscu. Prezydenci tkwimy w tym samym miejscu, ale nie do końca. Przez te 4 lata udało się wiele zdziałać do tego stopnia, że już zarząd Kinozu ogłosił przetarg na wykonanie tejże inwestycji. Podobno są sposoby, podobno mamy tutaj prawo, mamy możliwości. Z tym możemy przejąć tylko i wyłącznie decyzję, trzeba zrobić dokumentację na ulicę i wtedy możemy przejąć prywatny grunt, bo de facto on jest prywatnym gruntem pod potrzeby ulicy. Panie prezydencie, pytanie, to tak nasuwa się takie pytanie, taka ciężka zagadka, taka, jak to się stało, że ten grunt stał się gruntem prywatnym spółdzielni i domek, ponieważ ta sama spółdzielnia, tak jak pan wcześniej zauważył, na pewnych grunt, budowała wzdłuż swoich działki i urodzenia. To jest widoczne na tej komentarzu. To nikt inny, tylko właśnie spółdzielnia i domek postawiła, czyli stawiali prezesy na granicy swojej posesji. Jak to się stało, że jest to teraz działki spółdzielni? To jest pytanie może do wyjaśnienia, to po pierwsze. A po drugie, może dajmy spokój wyjaśnieniom tych kwestii. Natomiast zróbmy coś, żeby te osoby niewidome, chore, schorowane, żeby mogły chodzić do tego sklepu, żeby mogły sobie dojść z kilkuset osób, które pracowały w spółdzielni niewidomych. Teraz pani pracuje kilkanaście, bo te osoby nie mogą dojść po prostu do pracy. Mamy tego świadomość. Sądziliśmy, że da się dogadać z zarządem spółdzielni na notabene niewidomych, tak? Która zatrudnia mieszkańców, czy zatrudniała mieszkańców w sąsiednim budynku. Ja służę dokumentem, tutaj może to zrozumieć trochę trudniej, ale zarząd spółdzielni niewidomych w 2014 roku złożył taką deklarację, że chętnie odsprzeda. Możliwie dojazd. Dokładnie tak. Bardzo proszę, by jest cała sytuacja przedstawiona przez podpisy sąsiadów. Możemy się umówić w ten sposób. Ja zorganizuję spotkanie z zarządem spółdzielni, z państwem. Wcześniej uzgodnię z zarządem dróg, czy możemy realizować, czy nie ma tam jakichś innych przeszkód na zadanie, bo to wydaje się, że poza decyzją z rynowską trudno będzie o jakiś konsensus w tej sprawie. Po prostu musimy wejść i przejąć pod potrzeby ulicy. Też tak rozmawialiśmy, że to praktycznie biorąc, jak z dwie strony się nie mogą porozumieć, no to trzeba trochę siłowe. Panie prezydencie, że bardziej, że nasi sąsiedzi w cudzysłowie no, łamią przepisy prawa w tym momencie. Tylko pamiętajcie państwo, oni mają swoje argumenty i je przedstawiają, nie chcą słuchać waszy. My jesteśmy też w sytuacji, że musimy prowadzić działania przeciwko spółdzielni, która zatrudnia inwalidów, czyli zatrudnia osoby, które powinny być przez nas też traktowane ze szczególną wrażliwością. Teraz było dla mnie tak naprawdę oczywistym, że się porozumiemy. No nie, czyli cud praktycznie biorąc to rozwiązanie, o którym dyskutujemy, zdaje się być dzisiaj jedynym. Tak? Ale spróbujemy jeszcze spotkamy się w ratuszu, zaprosimy zarząd spółdzielni i dyrektora z zarządu Drugi Moskwy i spróbujemy pokazać te ścieżki. Rozwiązanie w 2014 roku, uzasadniając, że niezgodnie z prawem będą parkować tam samochody na tej części działu. Myśmy jeszcze w tamtym roku na jesieni próbując wynegocjować to, ale zrobimy spotkanie w ratuszu. Proszę, spróbujemy zrobić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ta sprawa to jest kwestia, która spędza serce oczu sens powiek już od 4 lat mieszkańców ulicy Głowackiego, Wielka Soli z Dolino. Mówimy tutaj oczywiście o tej lokalizacji dolnej części Głowackiego. Wnoszę jeszcze do tego, ma pan rację. Jedną część udało nam się wyremontować, dolna część jest niewyremontowana. Proszę Państwa, tutaj nie mówimy o pewnym konflikcie, który oczywiście został wygenerowany przez spółdzielnię, która od 4 lat jest w przestrzeni widocznej, tylko mówimy o konkretnych rozwiązaniach, które już powinny zabrać. 4 lata temu przyjęliśmy w tej sprawie do Rady Miasta stanowisko i ta kwestia miała być rozwiązana. Ona nie została, Panie Prezydencie, rozwiązana i trzeba to bardzo wyraźnie w przestrzeni publicznej na tym spotkaniu wyartykułować. Co więcej, została zabezpieczona kwota pieniężna, która miała doprowadzić do rozpoczęcia tej inwestycji, tego zadania. Co więcej, Szanowni Państwo, został ogłoszony przetarg, który nie doszedł do skutku. Co więcej jeszcze, tak na dobrą sprawę, decyzję o zaprojektuj i wybuduj miało to zostać finalnie skończone.
Proszę Państwa, tam dochodziło do dantejskich scen. Jeżeli ktoś przechodzi tym odcinkiem i widzi, co tam się dzieje, to rozumie, dlaczego ten dramat ludzi jest tak mocno tutaj artykułowany. Tam mieszkają osoby niewidome. Proszę Państwa, doszło do tego, że mieliśmy taką sytuację i zarząd spółdzielni wywiesił ogłoszenia informacyjne o tej przebudowie, a potem mówił, że w przestrzeni publicznej przecież poinformował osoby niewidome, że dojdzie do tej inwestycji. Więc osoby niewidome miały czytać, że dojdzie do tej inwestycji. Od 4 lat, proszę Państwa, tu wiemy w miejscu. Nic się nie dzieje. Tymczasem sytuacja powinna być błyskawicznie rozwiązana. I za każdym razem, jak spotykam się z Państwem, z Panią Danuszą, Panią Sławkę, Panią Czasem, Kokoszyńskim, nie widzę go tutaj na sali, to słyszymy, że już wszystko jest na dobrej drodze. Ta sprawa zostanie finalnie rozwiązana. No nic, Panie Prezydencie, się nie dzieje. I dopóki Pan osobiście nad tym nie przejmie pieczę i poradzi, to nic się nie wydarzy. Bo 4 lat słyszymy, jak Pan te same słowa. Ja mam konkrety, bo te konkrety w zasadzie w tym budżecie i decyzjach zapadały, ale na razie w aspekcie finalnym. Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę. Tak, pan niechęnie zawsze i byłam to właśnie o czego robię i takiego miał. Jeszcze raz jak mogło, że pan powiedział. Tak, dlatego, że to w tak byłej jest tam wizualizacja, jak to miało ewentualnie wyglądać, likwidacja przejść dla wieków, to albo dalej na danym skrobaniu i termin jest 4, to się wija z terenem, nie wiem, końcu jest wycieczkę. Jeżeli chce się przekazać na długo tony jeźdźni, to będzie trzeba pokonać 3 jezdnie. To jest więc zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszych. Także więc ktoś powinien siedzieć w wodzie za to, czyli nauczył się w szkole, że takie wizualizacje robią. I będzie się odpuszczany do projektowania kierunku. I następnie. Jeżeli chodzi o odpady komunalne, dla mnie ulotki dla wielu osób to są śmieci. Dlaczego nie można to płacić i to podwójnie, bo za produkcję też płacimy podwójnie z jakiejś tam artykuły, to on to. I nie, ja wielokrotnie pisałem, że nie życzę sobie pod groźbą kary śmierci, jak będą mi rzucać. Uważam, że powinno być odgórnie zarządzenie dla firm tych, którzy trudnią roznoszeniem tego, i wydadzą plakietki dla tych, którzy sobie życzą, bo ja nie mam ochoty poświęcić jednej sekundy i jednego grosza na to, żeby mówić i tłumaczyć, nie wrzucaj mi tego i później jeszcze płacić za utylizację tego. Mamy dość różnych odpadów komunalnych. Nie wiem dlaczego, pewnie to nie pan prezydent, tylko poprzedni dostał nagrodę na szczeblu chyba krajowym za selektywną zbiórkę śmieci. Pewnie to był poprzedni jeszcze. Bo jeżeli, bo to ja za swoją wiedzę, umiejętności na pewno wiele osób powinno dostać nagrody w wysokości nagrody Nobla. Ja żyłem 20 lat temu w takim środowisku, gdzie nawet kubki po jogurtach, powiedzmy, tam na drugiej stronie, na odwrotnej stronie, na spodzie, są symbole PPP i PPPS. Może dlatego i tam rzucało się to oddzielnie. Na nie to, że frakcja słucha i że to blasty. Może dlatego z tradycji, że w Polsce PPP się połączyło z PPPS-em i powstało, wiadomo, z PPPS-em. Tak. Polska Partia Pracy z Polską Partią Socjalistyczną. I dlatego właśnie tutaj być może że jest taka tradycja. Następnie. Może to są trudności, ale to są takich małych jak ja, to irytujące, bo nie będę się przegłębiał w sprawie jakichś tam kontraktów milionowych. Następnie, ile tych komunikacji miejskich? Komunikacja też jest podległa prawdopodobnie miastu. To jest miejsce. Bilet papierowy zakupiony powinien mieć ważność do jego wykorzystania. Ja zawierając umowę, kupując bilet, nie jest napisane, że ja mam go wykorzystać w terminie miesiąca, 2 lat. Ja mam bilet sprzed 10 lat. I to był bilet, który mnie uprawniał do przyjazdu. Ja powinienem dzisiaj również na tym bilecie jechać, bo tam nie ma terminu ważności. Ja nie będę wydawał teraz może 2 zł albo 5 zł, żeby pojechać gdzieś, szukać, żeby mi oddali 1,50 zł i żebym sobie kupił bilet, żebym mógł
przejechać autobusem. Dlatego, że chowano tego czasu nie mieszkałem w Lublinie, a czy mniej niż na datę, tym chowano więcej, bo nie zawsze można kupić. I proszę mi nie wmawiać o jakiejś rolnicy, bo ja nie będę odbierał swoje kosty, żeby ktoś mi wyczyścił. Ja jestem tradycjonalistą. Także więc prawdopodobnie, jeżeli chodzi o mnie, takiego trudnego. Aha, jeszcze chodzi o wykorzystywanie budżetu obywatelskiego. Tak ładnie było odbiór właśnie tego skweru przy Lasowickim 22. Dla mnie to zostało wykonane niedbale. To się nie trzyma kupy, się rozlatuje, jeżeli jest remontowane. Już widać, że to jest remontowane, bo są inne materiały użyte, inne spoiwa i to już się różni. To nie tak wygląda, jak wykonywca w czasie gwarancyjnym, w okresie tej gwarancji on będzie naprawiał i jutro już mija okres gwarancji, to już jest konstytucyjnie od ostatniej naprawy powinna, to tak powinna być ustawa, to już następny jest punkt, że od ostatniej naprawy liczy się okres gwarancyjny. Można? Panie przewodniczący, panie sąsiedzie, jeśli można. Nie wiem, ale to swoje prawa mówię. Bo inne zamiasty właśnie tam, gdzie jest do tego ogródka dla dzieci, gdzie mają piaskownicę. Tam, gdzie jest zadaszenie właśnie wiaty na odpady komunalne. Proponuję konkretnie. No konkretnie mówię, tam gdzie są kotwy do dachu. Proszę pana, tu nie będziemy zanudzać akurat gwoździami, ćwiekami. Jeżeli pan chce szczegółowe informacje, na jakim etapie są w ramach gwarancji robione pewne rzeczy, z kim się borykamy i miesiącami nie możemy ściągnąć, żeby poprawić, to zapraszam przez administrację, kontakt ze mną, objaśnię pana już więcej. Tak, swoją drogą. To jest mamy ten problem na prawo gwarancyjny, bo skwer jest piękny i rzeczywiście wkomponowany potrzeby wspólną. Te kwestie. Dziękuję, to są te spotkania, żeby się wykazywały. Ale tutaj się pojawia kwestia odpadów komunalnych i chciałem państwu tylko powiedzieć, bo to jest problem w całym mieście. Myśmy byli przeciwni wprowadzaniu zapisu w tej ustawie o korporacje samorządowe. Mamy nieprzygotowaną, nazwijmy to, reformę czy ten system segregacji odpadów. Nie ma gdzie tych pojemników wystawiać, jest to zdecydowanie pogorszenie estetyki w otoczeniu budynków, ale ustawa nas zobowiązuje. Mało tego, zaostrzono w tej chwili kary za brak segregacji, więc my musimy praktycznie biorąc unikać sytuacji, w której pośrednio będziemy wszyscy płacili nie poprzez kary większe opłaty. Na razie jest ok. Lublin akurat te wskaźniki potrafi udowodnić, że realizuje z mocy ustawy. Natomiast wiele miast będzie miało sporo problemów. Nie wiem, co panu te ulotki przeszkadzały. Ulotka nasza dotycząca odpadów pokazuje cały ten system i pokazuje również, w jaki sposób macie państwo komunikować się z nami, gdy będziecie wątpliwości z tym związane. Kto z państwa? Proszę państwa, jeszcze jedna kwestia, przepraszam najpierw, skoro dotknęliśmy materii Lasowickiej 22, bo zapewne nurtuje państwa kwestia cały czas otwarta, a lokalu podawnika Trzmińskówskiej. Wszyscy państwo zapewne wiecie, jakie są plany miasta i dlaczego ten remont cały czas ulega takiej prolongacie terminowej. Więc proszę państwa, generalnie docelowo naszym planem, jesteśmy po rozmowach pana prezydenta z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, naszym planem jest stworzenie tam filii Miejskiej Biblioteki i przeniesienie filii z ulicy Poniatowskiego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest ona ugryziona zębem czasu. Po drugie, jest dyskomfortowa dla osób starszych, bo jest ulokowana na drugim piętrze, a tutaj będziemy mieli 500 metrów kwadratowych, które będziemy mogli rozdysponować. Dlaczego do tej pory się nie udało? Dlatego, że były kwestie remontowe związane ze stropem i dlatego, proszę państwa, że
ocenie dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej pojawiły się dwa inne priorytety lokalizacyjne, między innymi na ulicy Sławik, tak panie prezydencie? Na szerokim, zrealizowaliśmy dwie inwestycje tam, natomiast priorytetem na przyszły jest oczywiście Karczma Słupska i będziemy ten lokal adaptować i to znajdzie się w naszych, w moich osobistych również wnioskach budżetowych. Ta filia będą zapewnione dyrektorom, być najładniejsze. Więc dłużej czekamy, ale może będzie, jeśli ktoś z Państwa był w tej chwili albo oglądał zdjęcia na szerokim, piękna przestrzeń, ładnie zaadaptowana dla osób starszych i dla młodzieży, czy na Botaniku, czy w paru innych miejscach. Rzeczywiście te standardy są już zupełnie inne. Chcemy zresztą, żeby to nie była klasyczna biblioteka, być może z kawiarnią literacką. To jest bardzo duża przestrzeń, to już różne pomysły pan dyrektor ma. Mamy nadzieję, że to ładnie wkomponuje się w otoczenie. Tu są i ludzie młodzi, i ludzie starsi, więc musimy tam pogodzić te wszystkie funkcje, patrząc do kogo będą zaadresowane. Ktoś z Państwa? Jest okazja, bardzo proszę. Jan Kronow, Gazeta Publiczna. Podstawowa taka ogólna miejsca. Czy pan to ten dzisiaj to podać? Jakie to przyszłości się pytanie? O ile doszły dochody z podatku od nieruchomości, podwyżek na skutek zwiększenia powierzchni mieszkań, powierzchni przestrzeni biznesowej, ogólnie lokali biurowych, lokali tych przemysłowych. Jest padek na ten względ, że jest zabudowa, ale to jest nie zabudowa, jak patrzę. To też są jakieś korzyści na miasto. Druga strona, że pan prezydent, który milczy, chcę też bardzo proponować do opinii publicznej takie dane. Natomiast mam jeszcze takie pytanie też o budżet. Od ponad miesiąca, dwa miesiące, widzę temat, powiem trochę. Identyfikam jakąkolwiek działkę, nawet na działkę zadłużoną, pan przewodniczący, pojawia się okręt geodezyjny na domowicę. Cały Lublin to są jedne wielkie domowice. I nie wiem, to coś być może. Ja już nie wiem, czy pan prezydent jak będzie w stanie wykonać ten projekt. Ja nie, ale trafiłem do przypadku znajomych naszych środowisk. Jesteśmy w jednym wielkim kawałku. Jest jedna kwestia dotycząca dostępu do środków publicznych. To nie chodzi o nas, tylko o program z komisjami. Pan prezydent doskonale wie, że wnioski pomogą dla nas. Dlatego bardzo dziękuję, że na naszym osiedlu dwa lokale wyborcze są pozbawione dostępu do drogi publicznej, ale czy jest już jakaś informacja, ile takich lokali jest na terenie miasta? Krajowe Biuro Wyborcze, oczywiście, które wczoraj dołączyło, twierdziło, że to nie ich problem. Twierdziło, pan dyrektor wyborczy. Ich to nie interesuje, oni mają wiedzę, oni się tym nie zajmują. I teraz taka propozycja, to jest tutaj jako gościnie w innej dzielnicy. No to mogę powiedzieć. Ponieważ ZTM uchwał 3 lat, pan Mirosław nie był graficzną zarysem na szlaku ciągle czegoś nie zapisuje. To podaje jeden autobus mi 74, do 78. Przez użycie tego ZUS-u na przeczu przez Sobińskiego i przez Poniatowskiego, gdy nie uzyskaliśmy. To dzisiaj mogłem zobaczyć cały jego 74, bo to przy wodniku jest tak. Dlaczego nie mogło być jednego 78 i tutaj jest tego autobusu? 46 jest. Właśnie zaplanowano 3-2. Zarządzie w tego. Zwrotem tak, krzyż Krzyżkowiec. Jest sprawa, już nasz pan. Jest biletowa. No, gdzie? Sipowa, przystany przy cylindrze. To jest ten stary przystanek. I wszyscy od niego się odsuwają. To nie chodzi o tego, że władze miejskie, że pomijam to najnowsze pismo pani, co jest ten nasz uczyta, to pani poseł Maskowskiej, co jest udostępniona. Proszę o znajomości. Natomiast, no także z księżmi rozmawiamy. Wszyscy odmawiają ręce. Jest to krzyż nikomu niepotrzebny. Może go wyciąć i odstawić go w Brukselu. Ale mi się nie chce i tak to malować, proszę pana. Chwila przed miastem. Czy na każdym dniu dobrze? Czy? Ale takie to tu. I problem, który wystąpił, ja chciałem od mediów. Brak tej poczty. Ja wiem, że poczta to nie jest pełna na rzecz, ale to dosyć ten. Zawieść przystanek pieniądza stara. W czasach budowania apartamentowego na plecy do Stokrotka. Po kosmosie. Mógłbym ten przystanek przewrócić. Dlaczego ludzie mają podwórkę, ten wróżki i ten mniejszy krąg, na przykład w przystawie, bez możliwości wyszedł z ramienia, to znowu ten dalej przystawem będzie miał, to chyba się zadanie, na serce.
Nie, coś tutaj nie ma. Ten teren, to jest za bardzo się kości muzykalny, a za mało chodzi po miejscu. I skoro pan poruszył temat niepełnosprawa, czy monitora, to nie jest oczywiście takie. Przeciw Szwecji, jest tylko szereg monitorów. Przy starych Szwecji można wycofnąć na poprzednią nękę, na poprzednią zatokę. Już kiedy i tak nie stają, tam kiedy też na rękach. I te dzieciaki z tego szereg monitorów miały łatwy dostęp do tego przystanku. Zatrzymało się 74, co nie wspomniałem. Byłby to jest miasto, wśród mieści. No trudno stąd to chyba jest skomplikowane. Nie wiem, wśród szkole, gdzie jest 200 metrów, to jest przystanek komunikacji. No i druga śmieszna rzecz, którą zaproszyłem się. Gminy zabierają przy gospodarce. Idiot. Zakończenie ograniczenia ruchu po szkole przy Kasprowiczach. Koniec 40 km, 50 metrów tam, nie, 30. Uwaga, niewidoma. Czyli tak może się zbierze, bo są niewidome. To tak żarty, to jest dobrze. Z panem Januszem, który jest takim recenzentem wszystkich działań naszych, wyjmujemy dosyć często. Ale wymieniamy te uwagi w rozumieniu no, w takim, jak i dzisiaj. Tak? No, są rzeczy do szybkiego zrobienia i możliwe, ale jeśli chodzi o ZDM i rozkład jazdy, niełatwy czasami do wprowadzenia. Można powiedzieć, przyspieszona komunikacja nie jest akceptowana społecznie. No, trzeba było się na coś zdecydować. Czyli wszystkim powiedzieć, tak, nie wysiądzie przy tym przystanku, gdzie ty zawsze wysiadałeś, a bo akurat ta linia będzie przyspieszona, żeby wozić do innej dzielnicy. Myśmy poddali to dyskusji. Większość była za utrzymaniem dotychczasowego rozkładu, czy może inaczej, z pewnymi modyfikacjami, bo osiedla się rozbudowują, ale żeby jednak na każdym przystanku autobusy zatrzymywały się. Ja jestem w stanie zapewnić Państwu taką nawet burzliwą debatę i długą, tak jak będzie trzeba, o rozkładzie jazdy z zarządem transportu miejskiego. Oni są do Waszej dyspozycji, mają wszystkie analizy porobione, mają swoje projekty, tylko warunek jest taki, żeby jednak później tak, w tej konkluzji coś ustanowić i żebyśmy wspólnie mogli wziąć odpowiedzialność za to, bo nawet tu, jak się zgadzamy, to Rada Dzielnicy Czuby powie nie, a kolejna rada pod wpływem mieszkańców powie też nie, więc nie jest to taki łatwy temat. Zostawiając tak, jak jest, to można powiedzieć, jest to najmniejszy koszt społeczny, bo każdy w gruncie rzeczy ma powód do zadowolenia. A nie ma problemu z ustanowieniem takiej. Jesteśmy w stanie to pozrobić. Teraz przyjedzie dodatkowy tabor dla nas, także również od strony taboru będziemy mogli w nowej linii otwierać. Teraz ja sprawdzę te lokale wyborcze, bo nikt mi o tym nie sygnalizował. One są zastane, tak to bym powiedział, bo wynikają już z wcześniejszych uchwał, ale sprawdzimy, no bo to jest kwestia udostępnienia osobom, które muszą podjechać pod lokal. Zobaczymy, czy tam te możliwości na ten czas wyborów jesteśmy w stanie stworzyć. Ja nie widzę dużo. Aha, dobrze, a to jeszcze nie widziałem, to także gdzieś idzie. Poszło pewno do Artura Szymczyka. Jeśli chodzi o MAP, będziemy ją całkowicie przebudowywać. Już rozpoczęliśmy przetarg, będzie w zupełnie innym wymiarze ta ewidencja realizowana, no ale póki co opieram się na tym, co jest, więc sprawdzę, dlaczego tak się dzieje. Ten podatek jest dobrym pytaniem wywołanym przez pana. My tak naprawdę podatek od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej, bo z tytułu gospodarstw domowych to jest tam symboliczne, nie zwiększaliśmy, jeśli już, to tylko o stopę inflacji. O ile sobie dobrze przypominam, to z tytułu tych wszystkich inwestycji, które w ostatnim czasie się pojawiły, i mówimy tutaj o deweloperskich i tych w pozostałych obszarach biznesu, podatek od nieruchomości wzrósł ponad 20%, ale sprawdzę to gdzieś tam podam publicznie, bo to jest akurat ciekawy temat, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że jak się miasto rozwija, to nawet ten mało wydajny podatek od nieruchomości też daje dodatkowe dochody własne. Wzrosły dochody z PIT-u, ale symbolicznie, w niewielkim zakresie z CIT-u, czyli tam, gdzie przedsiębiorcy mają płacić podatek dochodowy, no to go nie płacą. Czyli można powiedzieć, optymalizują między innymi ten podatek, uciekając z inwestycji czy w różny inny sposób.
ten cykl nie jest dla nas istotny. Istotny jest PIT i woda tego nie uruchomi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Panie prezydencie, chciałbym w imieniu mieszkańców ulicy Skautów, bo już pewien problem. Mianowicie planowane inwestycji na działce numer 29. Tam w miejscu... Tam gdzie Agencja Mienia Państwowego sprzedała ten grunt. Skautów 3, Popiełuszki 27, tak? Tak, to jest dokładnie... 29. 27 to jest sąsiadujący blok. Tam na miejscu jednopiętrowego budynku, w którym mieścił się dawniej sklep osiedlowy, ma powstać deweloperski blok mieszkalny. I tutaj są obawy mieszkańców sąsiadujących bloków, że ta inwestycja to ma być rozległa, dość rozległa konstrukcja z głębokim wykopem na wszelkie stacje podziemne oraz garaże. Mamy obawy, czy nasze bloki wytrzymają te prace budowlane, bo należy zauważyć, że to są dość stare budynki i wykonają technologię. A może ma pan orientację, kto kupił ten lód? Kto tam ma budować? To jest prywatny inwestor. Ale od nas to z Lublina? Wydaje mi się, że nazwisko Radzikowski. Tak, między innymi. Kwestia jest taka, że ten budynek będzie dość odległy i będzie sąsiadował w niewielkiej odległości w bloku. Natomiast to zmieni lokale, które są powiedzmy w kierunku ulicy Popiełuszki, które nie ukrywają z jaskini, więc cała ta inwestycja, no, poza tym, że potencjalnie przyniesie miastu korzyści w postaci zabudowy użytkowej w centrum, to będzie się głównie kosztem mieszkańców bloków Skautów 3. Ja sprawdzę, czy jest jakiś wniosek w architekturze, przyjrzę się temu problemowi. O tym nie wiedziałem, dlatego zapytałem, czy chodzi o ten grunt w Agencji Mienia Państwowego, no bo tam mamy ten spór. To jest jeden z kolejnych problemów. No. Także przy tym toczy się od kilku lat nieustanna budowa. Także mamy już nawalizujący ciężki sprzęt. Poza tym jeszcze w związku z tym sąsiedztwem tego nowego stałego bloku mieszkalnego przy Popiełuszki, właśnie tych terenach powojskowych, na tym osiedlu toczy się pandemonium parkingowe, gdzie ludzie szczotują, praktycznie parkuje tam niezliczone jest samochody, więc jak tam dojdzie jeszcze jeden budynek mieszkalny, mimo tych kilku miejsc parkingów, planowanych od parkingu podziemnym, to życie na osiedlu będzie się koszmar. Czy osiedle jest kameralne i to rzeczywiście każda ingerencja zmienia jego wygląd. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie te ulice między Racławickimi a Popiełuszki Zarząd Drogi Mostów przegląda i ma objąć również modernizacją w rozumieniu, jeśli takie wnioski są, w budowaniu miejsc parkingowych. Tam jest też problem, gdzie parkować. W niektórych przypadkach już tam rozwiązywaliśmy to, ale tu będziemy zapewne z Wami jeszcze rozmawiać, bo albo robimy tylko nawierzchnię, remontujemy chodniki i nic więcej, albo też tworzymy dodatkowe miejsca parkingowe, jeśli tam jest taka potrzeba. Też niełatwy temat, bo inni chcą, inni nie chcą. My jesteśmy tak naprawdę, działamy na wniosek, czyli znaczy mówiąc, staramy się nie tworzyć czegoś nowego, jak nie jest potrzebne. Czyli w tym momencie miejsc parkingowych, jeśli nie są potrzebne, ale tego typu wnioski, które składamy. Jeszcze pozwolę sobie dodać, tutaj miejsca parkingowe to jest powiedzmy taka wisienka na torcie tych wszystkich problemów. Główna część mieszkańców, no, to są osoby starsze, czyli są osoby, które wynajmują te mieszkania. To na pewno przyczyni się do pogorszenia już tak trudnej sytuacji tych osób, bo to jest stare budownictwo bez wszelkich nowoczesnych udogodnień. A poza tym drastycznie spadnie wartość nieruchomości sąsiadujących. Ale mówi pan o tej budowie tego bloku, tak? W stanie bloków, tak. To jest na miejsce parkingowego, tam też jest dodatkowy kłopot, bo parkują też mieszkańcy bloków, czyli sąsiednich ulic. Tu
tutaj te działania są konsultowane bezpośrednio z mieszkańcami. Nie podejmujemy niczego ponad niezbędne nawierzchnie na no, powiedzmy potrzebne do wyremontowania. Jeśli coś więcej, to tylko działając z nawierzchnią. Dziękuję Państwu. Bardzo proszę, a następny kolejny. Bardzo proszę. W jaki sposób będzie można z panem prezydentem porozmawiać? Bo na przykład Wydział Kontroli Audytu, kiedy ja dzwoniłam i prosiłam o kontakt z panem prezydentem, że chciałam rozmawiać na temat remontu filialu 5 na osiedlu Naukowskim, odmówiono mi, zapisania do pana prezydenta. Bo pewno już lista była zamknięta. Nie. To nie ma problemu przez sekretariat, przez asystentkę. To znaczy, czy można włączyć? Ponieważ nie chciałam mnie tego liście zapisać, skierowałam pismo do Wydziału Kontroli Audytu i jednocześnie zostawiłam po mnie przy placu Zgietka pismo do pana prezydenta. Pismo zostało złożone 2 lipca. I do połowy sierpnia nie miałam w ogóle informacji na ten temat. Dlatego też w sierpniu złożyłam pismo, napisałam pismo do pana wojewody z Celkowia. I chciałabym wiedzieć, jak to jest i w jaki sposób możemy z panem prezydentem na ten temat porozmawiać. Bo z panią prezydent Wojewodzką już nie chcę rozmawiać. To pani pismo zapewne poszło do pani Lipińskiej, ponieważ ona nadzoruje WOT. Ja się dowiem, bo nie znam w ogóle tego pisma. Ja już rozmawiałam z panią prezydent i przyznam się uczciwie, że już nie chcę z panią prezydent. Dobrze, ja zasięgnę do tego pisma i mówimy się. Ja rozumiem, że tam adres w tym piśmie jest, tak? Żeby można było panią powiadomić. Tak. Jasne. Mieć możliwość wyboru poprzez głosowanie.
zrobimy spotkanie może z udziałem Piotra Chorosia, żeby to wszystko przedyskutować. On miał napisać cały ten projekt modyfikacji budżetu obywatelskiego, dać nam do konsultacji. To myślę, że to jest okazja, żebyśmy się spotkali i przedyskutowali te dwa scenariusze, o których pan mówił. Jeszcze parki z pracy w Zarządzie Dróg i Mostów nie mam. Ja mam na wykazie, że państwo to wnioskujecie, bo sobie zobaczyłem, natomiast po prostu nie miałem czasu sprawdzić realizacji tego zadania. Rozumiem, że Zarząd Dróg jeszcze tego nie zrealizował. Bo tam w części była realizacja chyba rok temu, tak? Bo tam jest taki właśnie, Zarząd Dróg zaakceptował taką realizację, że jest realnie to zrealizowane, to chodzi o pieniądze. O dokumentację. Czy ma dokumentację? Nie ma dokumentacji. No to musi zlecić dokumentację, żebyśmy mogli to robić, bo to modernizacja, to nie jest rentę. Dobrze, ja sprawdzę. To jest Puławska i Skałku, tak? Znowu, przepraszam. A jeśli chodzi o Junoszy, to jest tak, jak mówiłem, no, zakładaliśmy, że w tym roku wejdziemy w modernizację w Racławickiej. Nie chcieliśmy tych remontów w tej chwili planować. Złożony ruch będzie jednak niższy te drogi i już chcieliśmy jak gdyby tak jak będziemy oddawali Racławickie sukcesywnie to remontować. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre ulice są w takim stanie, że pewno trzeba się śpieszyć. Pan? Jeżeli na przykład realne dzielnice, to są na przykład jest niższe pieniądze, a dzisiaj a to pół roku, okazuje się, że najpierw te pieniądze w pół roku trzeba to drugie tyle, tak jak było w tym roku, materiały roboczne poszła parę zgodnie, zaczynają się problemy, to trzeba być budżetem obywatelskim. I trzeba coś zrobić, jeżeli na przykład jest konkretny remont, to tylko będzie zrobiony już do końca, nie trzeba dawać, że sobie tak się musiała dołożyć, albo chodzić, prosić się dyrektorów, żeby dołożyli na 5-10 lat. Ale tak się dzieje. Znaczy zarząd powinien do mnie przyjść, żebym zwiększył pulę środków i my zwiększamy. To, co pan mówi, jest dla mnie oczywiste. Jeśli ktoś robi to inaczej, no po prostu nie jest dobrym gospodarzem. No, tam być może pracownik zarządu wielkim osób mówił, nie mieści się, więc nie będziemy tego robili. Jest prosta formuła. Jeśli są jakiekolwiek tego typu problemy, to jest wniosek do mnie o zwiększenie środków na następnej sesji, które przesuniemy zarządowi. Ja jestem tak samo zresztą i radni. Jesteśmy za tym, żeby jak coś robić, to robić od początku do końca. Żeby nie robić sytuacji, którą mamy na jednej z dzielnic. Zrobiony jest początek i zrobiony jest koniec. Środek miał zrobić deweloper. Nie zrobił, bo ma w harmonogramie, że nie musi tego robić w tym roku. No i teraz sytuacja była taka, że trzeba było zaprosić inwestora, uzgodnić z nim szczegóły i do końca roku ma być ta inwestycja realizowana. Więc to tylko po co? Kiedy można było po prostu dogadać na poziomie operacyjnym. Czasami tak jest, że brakuje tej decyzyjności. Staram się, żeby zarząd Dróg i Mostów robił to tak, jak należy. Jeśli macie jakiekolwiek sygnały, że jest inaczej, to jeden telefon, będziemy to prostować. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na spotkanie. Uważam, że przynajmniej raz na 3 miesiące powinien się spotkać. Ale jeśli będziecie o to wnioskować, ja jestem do waszej dyspozycji. Ja co prawda to też wybaczcie, że aż tak często by się mogły, bo zajmuję się wszystkim, ale jak u nas z wami, to na pewno na telefon jesteśmy w stanie uzgodnić, macie zresztą telefony do mnie. To jest kwestia uzgodnienia tylko terminu, żeby mógł w kalendarzu poświęcić wam te 2 godziny, no to trzeba z jakimś uprzedzeniem kilku dni opinię. Natomiast nie ma z tym problemu. Ja mam tylko kłopot z taką ilością spotkań, które wkomponowujemy w dzielnicy, bo też oprócz dzielnic również różne środowiska mnie zapraszają. Czasami się dzielę z Arturem Szymczykiem, który ogarnia te inwestycje remontu i ma tę szczegółową wiedzę. Był za mnie w dzielnicy Zasłowowie, ale uzgodniliśmy teraz ze względu na skalę problemów, które się tam pojawiły, że pójdziemy w Łydno. Nie czasami rozmawiać. To jest kwestia między innymi krogi, bo myśmy donieśli do prokuratora na tego inwestora, no ale problem jest. Ludzie się boją, żeby nie zalewać i trzeba o tym porozmawiać. Z opisaniem tych, można powiedzieć, działań prawnych, które podejmujemy wspólnie z Wodami Polskimi. One są tutaj gospodarzem Bystrzyc. Ale to jest jeden z wielu przykładów. Możemy przyjąć taką formułę, że będziemy się regularnie spotykać, powiedzmy raz na kwartał, a oprócz tego, kiedy będziecie chcieli.
Ja to chciałem zadowolić radą przerwy na reklamę. Chciałem Państwa serdecznie poprosić o głos w wyborach samorządowych na prezydenta Krzysztofa Kluka, dla radnych, obojętnie na kogo, ale z tej listy. I też prosiłbym o głosowanie dla radnych sejmikowych z koalicji. Dziękuję bardzo. Dobrze, to będzie kolejna, dobrze, część... Pytanie z tym wszystkimi radami, przepraszam. To jest wniosek, czy... Spotkać się, mówić o tym temacie. Każdy dzień. Spotkamy wszystkie rady, to nic nie jest. No właśnie, właśnie, dlatego chciałem dopytać. Przed projektem budżetu jeszcze zrobię to spotkanie, żebyśmy mogli. Dobrze. Do tej prezentacji kandydatów oczywiście przejdziemy, natomiast zgłaszały się wcześniej osoby. Znaczy, jest tutaj pan w kolejności, natomiast rozumiem, że pan chciał ad vocem. Jeżeli będzie zgoda państwa, to tak tutaj zrobimy, tak? Bardzo proszę. 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 Agencji, to jest jakiś wielki koszt, że one samo po prostu posprzątają do swoich
To jest jedno pytanie. Drugie pytanie moje to jest całkowicie inne, już dotyczące tutaj dzielnicy, ale czy w ogóle, znaczy tak, zapytałbym się w ten sposób, czy jak intensywna jest współpraca Lublina z miastami partnerskimi z Ukrainy, które jawnie, znaczy ich samorządy jawnie gloryfikują ideologię ONUPA? Czy jest i czy ewentualnie można w jakiś sposób to zweryfikować albo wpłynąć na te samorządy, żeby one się wypowiedziały na ten temat, jak to rozumieją? A trzecie moje pytanie to jest takie, czy wie Pan Prezydent o sytuacji w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, że kierowcy, bardzo duża liczba kierowców jest bardzo niezadowolona ze swoich wypłat? No bo jest patologiczna sytuacja w tym momencie, że powiedzmy no kilkuset kierowców, czy w sumie to jest tam 500, ponad 500 kierowców, a no część na przykład zarabia bardzo dużo pieniędzy, a część bardzo mało pieniędzy. I ja rozumiem, że to wszystko regulują wewnętrzne regulacje w zbiorowym układzie pracy i tak dalej, no ale tak samo uważam, że to jest po prostu już też starodawne jakieś podejście i powinno się to rozwiązać, żeby po prostu te wypłaty tych kierowców, którzy są dużą rzeszą mieszkańców Lublina i naprawdę ciężko pracują dla tutaj ruchu tego miejskiego, żeby wszystko było dobrze, po prostu urealnić. Dziękuję. Zacznę od tej ostatniej kwestii. To struktura wynagrodzenia jest cały ruch zbiorowy, zrealizowany w związkach zawodowych. Więc tak naprawdę nie ingerujemy w to, bo to jest wewnętrzna sprawa przedsiębiorstwa. Ja przyjąłem prasowe informacje, tylko dotarły do mnie o jakimś niezadowoleniu na mój wniosek. Pan zarząd podmiotowy CPK poinformował, że nie jest to takim problemem, jak w mediach przedstawiały. A rozmowy ze związkami trwają, dotyczące tych uregulowań, jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze i te wszystkie pochodne, bo tam jest bardzo dużo pochodnych. Tak, ale to jest kierowców RPK, że ja wiem, to chciałem tylko, przepraszam, jeszcze dodam, że po prostu w miastach wojewódzkich, Warszawa czy Kraków, po prostu już zrezygnowano z tego archaicznego systemu wynagradzania. I ja rozumiem, że starzy kierowcy mogą zarabiać więcej, ale to nie może być taka sytuacja, że powiedzmy kierowca, który się przyjmuje, on za tą samą, godzinę, za tą samą pracę dostanie wypłatę 1700, a tamten dostanie 4500. No bo to jest po prostu patologia, zniechęca być do pracy i ja rozumiem, że tam związki, tylko że po prostu też pracuje przez 4 lata i te związki, bo niestety nic nie robią raczej. Panie panu, tak, to dotyczy wielu przedsiębiorstw, bo rzeczywiście zakonserwowany stary system wynagradzania, on jednych przywiązuje, a innym nie pozwala na zbudowanie właściwej motywacji. Ja porozmawiam z zarządem spółki, ale musi być proces zbudowany ze związkami zawodowymi. Czyli inaczej mówiąc, jeśli ta przebudowa, co nie jest pewną łatwą sprawą, całego systemu wynagradzania ma być motywująca dla wszystkich, no to trzeba to zrobić przy jakimś procesie uspołecznienia, budowania tego nowego rozwiązania i akceptacji społecznej. To jest mniej więcej tak, jeśli chodzi o to pytanie. Teraz tak, jeśli chodzi o miasta ukraińskie, no i tam mamy 9 miast partnerskich. No to tutaj sprawa jest tylko zerwowa napięta. Nie utrzymujemy właśnie teraz kontaktów z panem prezydentem sądowym. Nie spotykam się i żadnych projektów wspólnych nie mamy. On, powiedziałbym, wymyślił sobie taką formułę politycznego istnienia. Już na prawo od niego to już nikt nie jest. Ale w tym rozumieniu nacjonalizmu i takiego populizmu nie jestem po drodze, ale jest to miasto partnerskie najstarsze poza nas i oczywiście nie podejmujemy żadnych działań, żeby to partnerstwo zerwać. Natomiast próbujemy nieformalnie wpływać na to, co się tam dzieje, współpracując z konsulem generalnym, z panem Wolskim, którego tam wspieramy, którego właśnie w tamtym tygodniu wspieraliśmy przy takich projektach partnerstwa wspólnie z kolegami z Przemyśla Rzeszowa i tak dalej. Trzeba pewno to przetrzymać, natomiast chciałem powiedzieć, że takie nieformalne możliwości działania i przez Kościół Grekokatolicki, i przez radnych, czy może powiedzieć środowiska lwowskich mamy. W momencie, w którym chciano nam tam znowu zmieniać nazwy
miast i placów, to radni partii Swoboda Zawodowa, którzy są dzisiaj, kiedyś byli z merem ustawowym, a dzisiaj są kotlem, więc zablokowali i te zmiany nie nastąpiły. A partia Swoboda uznawana była przez nas za nacjonalistyczną. Teraz się okazuje, że oni mówili, nie, my nacjonalistami nie jesteśmy, możemy być populistami, ale nacjonalistami nie jesteśmy, jesteśmy z wami, chcemy do Europy i tak dalej. Bardzo skomplikowana sytuacja polityczna, ona wymaga po prostu takiego monitorowania i też pewnego dystansu z naszej strony. Jeśli tam się coś dzieje i jest odpowiedź z naszej strony, to jest to po prostu to, na co te środowiska czekają. Tak? Znaczy, trzeba nieformalnie przez konsulat MSZ, ale również i te nasze kontakty, które mamy, podzielić. I to jest dużo skuteczniejsze. Nie mamy takich problemów ani w Górnym, ani w Łódzku, ani w dawnym Stanisławowie, czyli w Franciszku, który leży w środku Galicji i można powiedzieć, że mógłby przenosić te emocje Polski. Mamy tylko we Lwowie. Dlatego, że schemat politycznego działania pana Mera jest właśnie oparty na przywołaniu tych duchów. Tutaj muszę państwu powiedzieć tak, o ile poprzednią dyrekcję mieliśmy tutaj i jakoś z nimi współpracowaliśmy, to od 2 lat nie mam żadnych kontaktów z osobami, które są za agencję odpowiedzialną, bo to są nowi ludzie. Spróbuję z nimi ten kontakt uzyskać, ale umówmy się, z różnych powodów jest to trudne, bo jeden jest w Krakowie, a drugi, który jest z Lublina, na jakoś niepałe entuzjazmu do współpracy z nami. Spróbujemy, żeby te kwestie... Ale właśnie, bo pan radny Nowak, to dokładnie zna sytuację, to naprawdę nie jest aż tyle tego terenu do sprzątania. Czy ta ulica to jest naprawdę na kilka metrów? Ja bardzo dziękuję panu za to pytanie, za 2 pytania. Bardzo dziękuję. Do drugiego też się zasadę odniosę. Co proszę państwa, wszyscy wiemy, że Agencja Mienia Wojskowego dawny wam państwu. Tak na dobrą sprawę, to oni są dysponentami gruntu i to oni decydują, co tam się będzie działo. My jako miasto oczywiście podejmujemy już tego rodzaju działania, bo zmierzające ku temu, by te stare rzeczy zmienić. W ostatnim okresie przyjmowaliśmy uchwałę intensywną, stanowisko w sprawie adaptacji tego skweru przy ulicy Spadochroniarzy 4. Proszę państwa, ale nasza wola to jest jedna. Natomiast akceptacja tej woli ze strony agencji to jest inna sprawa. W chwili obecnej pan dyrektor Machur wystąpił do Agencji Mienia Wojskowego o to, żeby zamienić ten grunt przy spadochroniarzy na inny, alternatywny grunt i wówczas moglibyśmy zaadaptować to miejsce, dlatego że jedną z koncepcji lokalizacji w tym miejscu konkretnej inwestycji jest postawienie tam wielkokubatorowego budynku, prawdopodobnie usługowo-mieszkalnego. Wyobrażacie sobie państwo skrzyżowanie ulicy Weteranów i spadochroniarzy, kolejny budynek w tym miejscu i zabudowanie ludzi przy wieżowcu, to jeszcze, że tak kolokwialnie powiem, palto 6, ale przy spadochroniarzy 4, gdzie jest 3-piętrowy budynek, następny budynek wyższy, paraliżujący całą komunikację pieszą i kołową. Ja sobie osobiście to nie wyobrażam, stąd działania, ale mam nadzieję, że finalnie uda się to rozwiązać. Natomiast dalsze działania Agencji Mienia Wojskowego widzicie państwo dokładnie na Alejach Racławieckich. W chwili obecnej jest pustynia, wycięto park i za chwilę zacznie deweloper działać. A jak deweloper zadziała na tym obszarze, to też państwu nie muszę mówić, bo pan Marcin przed chwilą powiedział. Weteranów 15, czy budynek przy Stokrotce, to jest już nawet nie wiem jakie miejsce adresowe, ale chyba Godewskiego. Proszę państwa, na pewno ten stan rzeczy próbujemy zmieniać, tylko tak, piszemy pismo, ale to jest takie pisanie na berdyczu, proszę państwa, bo nie ma odpowiedzi. Chcieliśmy, żeby udostępniono nam nieodpłatnie drogę, my byśmy tą drogę wyremontowali, prawda, czy weteranów 15, czy przy przedszkolu numer 5, albo nie było odpowiedzi, albo te odpowiedzi były takie totalnie lakoniczne. Więc proszę państwa, chcemy, tylko musimy mieć silnego, normalnego, kreatywnego partnera i wtedy będzie można te działania podejmować. To nie jest nasz teren, ale jest taka opcja, że my ten teren wykorzystamy, jeśli go otrzyma zamiennik. Agencja na takiej zamianie może skorzystać. Pytanie, czy jest dobra wola ze strony naszego potencjalnego partnera. Pytał pan o nasze stanowisko w sprawie miast partnerskich. Oczywiście staramy się, jako Rada Miasta również, utrzymywać jak najlepsze stosunki z Ukrainą. Natomiast reagujemy oczywiście na rzeczy skandaliczne i krzywdzące, nieprawdziwe w opinii publicznej. Ja sam miałem przyjemność przygotować stanowisko Rady Miasta przez 4 lata, potępiające nadawanie i gloryfikowanie takich ludzi jak Stepan Bandera przez społeczność miast partnerskich i to zostało jednogłośnie przez wszystkich radnych przyjęte do całego ciągu uchwały w ciągu. Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę i za chwilę mam. Przepraszam, z tyłu pan pierwszy. Ach, to... Panie prezydencie, korzystając z okazji spotkania z panem, chciałbym zapytać, jakie mogą być dalsze losy stadionu Lublinia Luka, bo on niszczeje. Poza tym jeszcze jedna kwestia. Chciałbym pana prezydenta prosić o nadzór i niedopuszczenie do tego, żeby wycinano drzewa zalej Kraśnicy. Mówimy o tym rogu, tak? Warszawskie, zaraz za rodem krwiodawców, tak? Tam przy łęcesie. Tam tak. Bo ja uważam, że tam drzewa rosnące są wizytówką Lublina. Dziękuję bardzo. W tej drugiej sprawie to jest tam inwestor, który to kupił, nie dostał naszej decyzji i na razie nic nie może zrobić. Natomiast zobaczymy, bo wydaje się, sprawdzę to, ale chyba złożył przeciwko nam sprawę w sądzie, także zobaczymy, jak będzie tutaj postanowienie sądu w tej kwestii. Jeśli chodzi o Lublinianką, wręcz odwrotnie. My przystąpiliśmy do modernizacji tej infrastruktury sportowej. Boisko będzie oddane w tym roku. W przyszłym roku rozmawiamy, w poniedziałek przyjeżdżają przedstawiciele FIFA. Chcemy im wskazać, wstępnie oni to już zaakceptowali, Lublinianką jako miejsce do treningu jednej z drużyn, która będzie tu, będą cztery drużyny w Lublinie rozgrywały to Mistrzostwa Świata, bo to jest do lat 20. I do tego czasu Mosjew musi wyremontować to zaplecze w postaci tam szatni, łazienek, będzie to robił. Druga część tej inwestycji to oczywiście przebudowa trybun, ale to wszystko jest zaprojektowane, jest to w toku realizacji. My wracamy również tym pomysłem do tej koncepcji, którą Rada Dzielnicy przygotowała. Tu widziałem gdzieś panią Kurowską, ona chyba poszła. Między innymi ona firmowała ten projekt z wami, bo ja pamiętam, że ona mi go przyniosła. Tej rewitalizacji takiego centrum rekreacyjno-sportowego Wieniawy. Chcemy to może nie dokładnie tak, jak tam w tym projekcie było, ale chcemy właśnie tak to realizować. Z jednej strony ogród Saski, z drugiej strony te obiekty sportowe i możliwość lokalizacji w tej Dolinie Czechówki urządzeń do rekreacji i odpoczynku. To jest bardzo fajny taki społeczny projekt, który kiedyś przedstawiliście i go staramy się etapując realizować. Także Lublinianka będzie nadal małym stadionem, no bo nie będzie to na kilkanaście tysięcy. Już nie pamiętam, tam jest mowa chyba o 1500, tak? Czy 2000, około 2000, jeśli chodzi o trybuny. Ale boiska już w tym roku będą oddane. Panie Andrzeju, a w sobotę pierwszy mecz na Wieniawie po przerwie zapraszam. Lublinianka w roli gospodarza. Także o 16 godzinie. Szanujemy tradycję, a poza tym potrzebne nam jest to boisko w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my będziemy zmierzać do końca, natomiast zgłaszał się Pan Grzegorz ze strony Państwa. Są osoby, które chciałyby zadać pytanie. To myślę, że tak będzie. Bardzo proszę. Juliusz Rutkowski, Rada Dzielnicy Gmina. Chciałem powiedzieć o dwóch sprawach. Mianowicie, budynek przy ulicy Czwartaków 5. Zamieszkały przez 22 rodziny. Są to ludzie w większości powyżej 80 roku życia, bardzo już sędziwi, w dużym stopniu niedołężni. Cały teren wokół, parkingi, drogi dojazdowe zostały przez Urząd Miasta sprzedane spółdzielni mieszkaniowej centrum. Budynek ten jest budynkiem prywatnym, to znaczy wszyscy mieszkańcy wykupili ten budynek i nie należymy do żadnej spółki.
interpelację do pana prezydenta. Rzecz chodzi, polega na tym, że do tego budynku nie ma żadnego dojazdu. Nie może dojechać ani pogotowie, nie może dojechać nawet, no, co się oszukiwać, Bóg, po to, żeby zabrać ludzi, którzy podchodzą. Są wyjątkowe. Nie ma dojazdu w ogóle, bo to się nie może. Nie ma dojazdu. W ogóle nie ma dojazdu. Budynek graniczy z pogotowym, żeby poczekać. Nie ma zupełnie dojazdu. No, to jest przykry widok, kiedy nasi. A nie ustanowiono, przepraszam, służebności do tego typu? Nie ustanowiono służebności. Poza tym jest tam również teren, który jest w zasobach miasta, który pozwala na to, żeby zrobić niewielką, wydaje mi się, niewielkim nakładem, niedużą inwestycję, która by umożliwiła dojazd przynajmniej pogotowy. Może się zdarzyć i straży pożarnej nawet. Także gdyby można było, panie prezydencie. Ja sprawdzę z panem dyrektorem Rachulukiem, uzgodnię, czy tym terenem dysponujemy, czy możemy go przeznaczyć. Bo to wydaje się być oczywiste. A już to mi podpowiada pan Radynowak, że tam się da poszerzyć chodnik w ogóle. Tak? Mógł poszerzyć tak, żeby sporadycznie ktoś mógł tam dojechać. Nie mówię, żeby to była stała komunikacja, tylko czasami, że mógł dojechać. Jasne. My tu z panem Januszem tak od tego Samsonowicza walczyliśmy, bo tam jest podobna sytuacja. Spółdzielnia mieszkaniowa obciążyła, jak państwo pamiętacie, to głośna sprawa. Opłatami dla wspólnot. Tam wspólnoty odmawiane są dostępu do drogi publicznej. Ja zapłacę 65 zł za parking na rzecz spółdzielni centrum co miesiąc. Ja tutaj przedyskutuję to z doktorem Rachulukiem, jeśli możemy przeznaczyć ten teren pod poszerzenie chodnika, czy takiego łącznika do budynku, to oczywiście to zrobimy, bo ja rozumiem, że tam jakichś szczególnych problemów technicznych też być nie powinno. Myślę, że nie. No i sprawa ulicy B. Bardzo krótki odcinek. Ulica B. Bardzo krótki odcinek. Ja myślę, że to jest poniżej 100 metrów. Została wyremontowana ulica Beinia. Została wyremontowana ulica Godeckiego. A ten odcinek to jest to przeszło. I jest w budżecie. Jest w budżecie. Także jeżeli można by prosić o interwencję, to warto byłoby to zamknąć. Chodniki są gotowe, tylko tak. Materia, panie prezydencie. Bardzo dziękujemy. Ostatnie pytanie tutaj pan. Tak, bardzo proszę, ostatnie pytanie. Przedmieście, kolega przewodniczący, rzeczy nie dodam. Chodzi nam o sprawę krakowskiego przedmieścia, sprawa kwiatków, tych cudownych, które są. Kwestia regulowana jest dotycząca prawdopodobnie z kościołem, to są protestanci, tak? Czy chodzi o przyspieszenie, jak najszybciej zrobienie estetyki miasta. I drugą rzecz, którą przyszliśmy tutaj z radnym Nowakiem, mimo murku kwiatowym tym, tak? Tak, ten słynny, tak. Porządkowanie. I druga rzecz dotycząca cmentarza. Myśmy tutaj z panem radnym Nowakiem rozmaitych metod stosowaliśmy dotyczących samochodów pracujących. Tam się okazuje, są trupy samochodów, które porejestrowali sobie. Karty targetowe wykupili. Próbowaliśmy ze strażą miejską, z komendantem rozmaitych metod tutaj z radnym, żeby to zlikwidować. Nie ma wyjścia. Po prostu nie świadczy. Dziękuję bardzo. Ta pierwsza kwestia to z inicjatywy między innymi Michała Krawczyka w roku ubiegłym. Myśmy na jubileum 700-lecia chcieli zmodernizować rzeźbę, a ksiądz proboszcz Brudny był partnerem negocjatorem, czyli naszym mówiąc nie zgodził się na różne scenariusze, które przygotowywaliśmy. On tam z tyłu chciał parking zrobić. Tak mówiąc szczerze, myśmy byli temu przeciwni, bo ten skwer, który tam jest od kościoła do murku z kwiatami, traktowaliśmy jako miejsce zielone i też chcieliśmy tam, żeby to było przestrzenią publiczną dla tych wszystkich, którzy nie mają gdzieś dzieckiem wyjść, bo tam powiedzmy ten plac trochę jest dalej, a na chwilę chcieli tutaj przyjść posiedzieć.
przymuszanie trzeba będzie jakiegoś kompromisu, bo on mówi tak, kościoła nie mogę utrzymać, jeśli nie będę miał z tego pożytków. Z kolei nie chciał angażować swoich środków, bo mówi, że ich nie ma w modernizację tego muru, mur jest jego. A cały ten teren, gdzie są właściwie miejsca do handlu, jest parafią. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie razem to zrobić, możemy to sfinansować. Koncepcja jest, dokumentacja jest. Kwestia jest tylko rozliczeń. On nam podyktował bardzo wysoką kwotę czynszu dzierżawnego. Nie możemy takiej kwoty zapłacić. Szukaliśmy innych rozwiązań. Wydaje się, że tam stanowiska są zbliżone. Coraz bliżej mam jest do siebie, ale umówmy się, że to trochę trwa. Parafia jest jedna. To uczciwie trzeba powiedzieć. I to jest jedyna szansa dla niego, by łącząc z parkingiem, na który przypuszczalnie będziemy musieli się zgodzić, móc uzyskać takie stałe przychody, które pozwolą mu rewitalizować kościół. Kościół wymaga dużych nakładów finansowych. Ale remontujący. No, z tego co ja wiem, to już jakiś projekt jest już. Tak, my mamy to, tylko tak jak mówię, nie dysponujemy gruntem, nie mamy porozumienia z nimi, nie mogliśmy tego realizować. Znaczy powiem Państwu tak, przepraszam, tylko dwa słowa dla Pana Sławka, bo ja rozmawiałem z pastorem Grudnym dosłownie dwa tygodnie temu. Parafia Ewangelicka Augsburska w Lublinie liczy sobie 100 wystawców, proszę Państwa. To jest 100 ludzi, płaci na utrzymanie parafii i utrzymują się tylko i wyłącznie z murku z kwiatami i z fragmentów parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju. To jest jedyna kwota pieniężna, jaką utrzymują z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej plus płaty własne. I pastor Grudny przedstawił mi taki koncept zmiany tego stanu rzeczy, o którym mówimy. On jest już gotowy, więc na bazie tego konceptu, panie przewodniczący, możemy przystąpić do działań. A udało mi się pozyskać środki niedawno na remont takiej więźby dachowej na Kościele Świętej Trójcy przy parafii Ewangelickiej Augsburskiej. Te prace się zaczynają, więc pastor jest bardzo otwarty z tego tytułu i myślę, że dziękuję za to uzupełnienie. Szanowni Państwo, zapowiadam, że to ostatnie pytanie, natomiast zgłoszę się Pani, więc myślę, że... Ja ale wcześniej się Pani, przepraszam, ale mocniej. Tak. Dobrze, czy teraz? No dobrze. Proszę, dobrze, bardzo proszę, to dwie Panie zakończą dzisiejsze spotkanie, bardzo proszę. Po Banku Ludowym od razu odpowiadam. Po tym trzecim przetargu, który nie zdecydowałem się rozstrzygnąć, bo uważam, że po tym jak myśmy przejrzeli jeszcze raz cały ten zakres, aktualizowali kosztowy, dołożyliśmy tych środków, oczekiwania obydwu zresztą firm były oczekiwaniami na wyrost. Dzieje się to trochę na zasadzie, a nóż się zgodzi, tak? A nóż da te dodatkowe, już nie pamiętam, chyba 10 milionów w jednym przypadku były. A w drugim to chyba około 6 czy 7. Jest gdzieś granica, której nie przekroczymy i ja uważam, że nie jest to zadanie warte 34 czy tam 40 milionów złotych. Stąd w tej chwili dyrektor Wydziału Inwestycji dostał polecenie do rozbicia tego przynajmniej na dwa przetargi, na tą część zieloną i kubaturową i do każdej będziemy poszukiwali innego wykonawcy. Może tutaj będzie szansa na zwiększoną konkurencyjność tych ofert. No i też zakładamy ten przedłużony czas, oczywiście, który możemy wykonać, to pieniądze europejskie nie przepadną. Marszałek czy zarząd państwa dał nam zgodę na to. Natomiast liczymy na to, że powiedzmy przyszły rok już pokazuje niektórym firmom, że w portfelu zamówień nie mają 100% obłożenia i ktoś weźmie zadanie może mniejsze, ale takie realizowalne, bo to jest dosyć łatwe do zrealizowania, za pieniądze porównywalne z tym, czego oczekujemy. Po modyfikacji w tej procedurze zamówień publicznych tego zamówienia myślę, że będzie nam łatwiej znaleźć wykonawcę. Ale nie rezygnujemy z tego. Bo to jest element tej Doliny Bystrzycy, którą tam modernizujemy. Ja mówię tu już o dwóch stadionach, ale też i o ogóle porządkowaniu tej przestrzeni. Ona jest tu zapleczem dla Śląskiego Centrum i chcemy to oczywiście zrealizować w roku przyszłym. Bardzo proszę. Zofia Wielkos, mieszkam z Sosowińskiego. Panie Prezydencie, mam pytanie odnośnie jednej ze strategicznych ulic, zarówno dla Śródmieścia, jak i dla całego Lublina, jaką jest ulica Sosowińskiego. Czy w związku z planowanym tym unieważnieniem przetargu na remont ulicy
Alei Racławickich, czy również ten remont zostaje odłożony w czasie? I drugie pytanie, czy w związku z planowanym zmniejszeniem ilości aut w centrum, czy planuje Pan poszerzyć strefę płatnego parkowania? Dziękuję. Strefę płatnego parkowania poszerzyliśmy i właściwie nie bardzo mamy już jak poszerzać. Też musimy pamiętać, że to wymaga pewnej akceptacji społecznej. Wydaje się, że już dalsze poszerzanie tej strefy tej akceptacji by nie miało. Możemy rozmawiać o jakichś modyfikacjach, natomiast na dzień dzisiejszy chyba to wszystko, co możemy zrobić. Czy jak gdyby strefa zamknięta w tych granicach wypisanych granicami, które rozrobiliśmy. Na przykład chcieliśmy poszerzyć na miasteczko uniwersyteckie, ale tu błąd uczelni był ewidentny, że one nie pozwoliły na to. Z drugiej strony praktyka, którą obserwujemy co roku w październiku, że wjedzie nam 20 tysięcy samochodów do Lublina, nie jest dla nas budującą. Trwa to przynajmniej 2-3 tygodnie, zanim studenci albo się podwędą samochodów, albo gdzieś się połkają, albo później już z nich nie korzystają, ale Lublin się przez to, czyli centrum się podwędą. Jeśli chodzi o Sobiskiego, jak nie będziemy robili Racławickich, nie możemy robić Sobiskiego, między innymi ta przebudowa tego skrzyżowania Poniatowskiego, Sobiskiego i Racławickich wymaga, żeby to zacząć od Racławickich. Sobiskiego staramy się zminimalizować to, co musimy robić. Znaczy, właśnie tego nie mówimy. Dokumentacja została przez nas trochę zmodyfikowana. Chcemy zachować ten kształt Sobiskiego, który jest, ale z wyznaczeniem jest to między innymi jeden z naszych planistów. My tam musimy, żeby korzystać z pieniędzy europejskich, to musieliśmy mieć buspasy. Ale teraz tak, tamtych środków europejskich nie użyjemy, więc właściwie poza ścieżkami rowerowymi, poprawą chodników i włożeniem nowej nawierzchni, z jakąś modyfikacją tych małych skrzyżowań, które będą wprowadzać ruch, to tam buspasów chyba nie musimy, nie? Nie, tylko tam trzy głębokie na dole, tak? My ten projekt mamy już obejrzany tyle razy i z różnymi modyfikacjami, także kolega będzie pilotował to na nowo wtedy, kiedy już będziemy Racławicki prowadzić inwestycje, to wtedy sobie Sobińskiego będziemy na nowo przedstawiać i uzdrowić. Tu nie jesteśmy w gruncie rzeczy nawet czasem związani, tylko w Racławickich i Filipowej, no bo tutaj jakieś terminy biegną. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy za aktywność, a jednocześnie za Państwa pośrednictwem. Chcielibyśmy zaprosić Państwa rodziny, znajomych na kolejne spotkanie, najbliższe już 17 września w dzielnicy Kalinowszczyzna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze? Tak? To myślę, że tutaj... Dobrze. To może zaczniemy od jedynki. Pani Maja Zaborowska. Dobrze. To... Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, tym bardziej jako kandydatka na radną i jednocześnie liderkę listy Komitetu Krzysztofa Żuka. Nazywam się Maja Zaborowska, jestem lekarzem weterynarii, rodowitą lublinianką, urodziłam się, mieszkam, można powiedzieć, w samym sercu naszego okręgu wyborczego, ponieważ na ulicy Podwale. Tam założyłam rodzinę, jestem szczęśliwą mamą, żoną, ale również córką, ponieważ stanowimy taką wielopokoleniową rodzinę. Prowadzę tam również przychodnię weterynaryjną, więc te filary mojego życia, czyli właśnie praca, rodzina, wychowanie dzieci, dziecka, mam jedną córeczkę, są dla mnie bardzo ważne i przez ten pryzmat też postrzegam naszą okolicę. Ale również dlaczego kandyduję z tego komitetu. Jakiś czas temu, rok temu, zostałam wybrana przewodniczącą Nowoczesnej w regionie lubelskim i od tego czasu zaczęliśmy budować wraz z grupą samorządowców i ludzi związanych z naszą organizacją program wyborczy dla Lublina. Z tym programem przyszliśmy za zaproszeniem pana prezydenta, żeby go konsultować. Udało nam się naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania dla miasta moim zdaniem wprowadzić. Jest to bardzo pozytywny, taki skierowany do wszystkich, a nie przeciwko nikomu program.
Także mam ze sobą też ludzi, którzy bardzo mocno pracują dla tego miasta i chcą mnie wspierać. No i oczywiście proszę bardzo mocno o oddanie głosu na mnie. Bardzo dziękujemy. Miejsce drugie, czyli doktor Marcin Nowak. Proszę. Proszę Państwa, nazywam się Marcin Nowak, jestem rodowitym Lubinianinem, rodowitym mieszkańcem Wieniawy. Zawodowo jestem pracownikiem naukowym stopniu doktora, specjalizuję się w historii gospodarczej, a więc dziedzinie na pograniczu historii i ekonomii. Jestem radnym ogólnym na Słucham. Zajęcia prowadzę zarówno na WUR-u, jak i na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Etat mam w Wyspie, natomiast przez wiele lat pracowałem na etacie na KUL-u, a tam też broniłem pracę doktorską o Przemyśle w Lublinie w 20-leciu międzywojennym. Szanowni Państwo, od 12 lat mam zaszczyt reprezentować Państwa jako radny miasta Lublin. Nie ukrywam, że Wieniawa i szeroko rozumiane Śródmieście jest szczególnie bliskie mojemu sercu, bo tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu mam wielu przyjaciół i tutaj działam najwięcej. Proszę Państwa, do chwili obecnej udało mi się przeprowadzić kilka kluczowych, może wrażenie bardzo ważnych dla społeczności Wieniawy inwestycji, w tym remont dróg i ulic w kwadracie ulic Weteranów, Czwartaków, Wysockiego, Angiewicza i Dorybskiego. Szanowni Państwo, udało mi się przeprowadzić termomodernizację ulicy szkolnej nr 1 na ulicy Popiełuszki, remont sanitariatu w ulicy szkolnej nr 3 na weteranów i kompleksowe zmiany w zakresie jakości przedszkola nr 19 dla weteranów. Oprócz tego, proszę Państwa, ulica Głowackiego i jeszcze szereg doposażeń szkół. Nie będę to oczywiście długo mówić, ale akcja Przyjazna Zebra to jest taka moja markowa akcja o bezpieczeństwie dzieci w szkole, w drodze do szkoły i do przedszkoli. Oprócz tego udało mi się wyprowadzić ruch kołowy z serca Lublina. My przyjęliśmy za moją sprawą uchwałę, która zakazuje wjazdów tirów do powyżej 15 ton na obszar miasta Lublin. Udało mi się wprowadzić bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, żeby zmniejszyć także ruch kołowy w centrum Lublina i szereg pomniejszych rzeczy, które oczywiście nie zakończyłem, bo mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się kontynuować moje zadania przy Państwa udziale, przy Państwa partycypacji, tak jak to było na przykład ze sferą Przysowińskiego, gdzie inicjatywa oddolna uruchomiła te działania i w tej kadencji udało nam się finalnie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Wspaniały skwer. Bardzo proszę usiąść już. Proszę Państwa, Marcin Nowak jak Zbigniew Jurkowski. Był, jest i będzie. Jan Lubierski, chłopak, pół Zbigniew Jurkowski, pan Pęcz, spółką, Twitter i ostatnia moja wypowiedź. Proszę o głos, naprawdę obojętnie na kogo zbyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, i tym pozytywnym akcentem. Jeszcze tylko poczekaj bardzo. Pani Elżbieta Koliko, znana Państwa nauczycielka i dyrektorka gimnazjum na Szwartku, a pani doktor Rys Maria lekarz Ewa Wilczek, nasza znakomita piłkarka i pan Krzysztof Żelazowski, też lekarz tutaj pracujący w Śródmieściu. Pani Maria pracuje na Ławicie, tak, tam właśnie tam wiatruczkę, na Ławicie. Szanowni Państwo, więc tym pozytywnym akcentem kończymy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i aktywność. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Wszystkie dobre są materiały. Ja również dziękuję Państwu za dyskusję.